Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie skupionych przed monitorami swoich komputerów, tych, którzy obecnie nas oglądają i tych, którzy w przyszłości będą nas oglądać. Witam oczywiście wszystkich zebranych tutaj gości na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki. Moim Państwa gościem jest doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz. Brawa dla mojego gościa. Tematem naszego spotkania są kwestie poruszane w najnowszej książce, która już od kilku miesięcy funkcjonuje na rynku wydawniczym autorstwa Sławomira Cęckiewicza, Historia. Jest to ostatnia książka z trylogii, którą wydało nakładem LWT. LTW, tak jest wydawnictwo. Zaczynaliśmy od agentury, przeszliśmy przez transformację, teraz kończymy książką Historia. Będziemy poruszać sprawy związane z niepolskim ludowym wojskiem. Natomiast przedtem jeszcze Państwo pozwolicie, może są takie osoby, którym postać Sławka jest obca, to przypomnę, że jest to zawodowy historyk, przez wiele lat związany z Instytutem Pamięci Narodowej, do tej pory także. Obecnie dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i do niedawna przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2000-2007. Jeszcze raz proszę o gromkie brawa, żeby rozluźnić tutaj napięcie. Do szczegółowego oczywiście biogramu to odsyłam do strony autorskiej Sławka. Możecie Państwo tam zapoznać się nie tylko z jego życiorysem zawodowym, ale także bardzo bogatą bibliografią. Nie będę ze względu na ekonomikę czasu ją przytaczał. Skupię się na razie na ostatniej książce tej trylogii i tematach tutaj poruszanych. Ja tylko chciałbym przypomnieć o pewnym porządku naszego spotkania, że po naszej dyskusji, pytaniach z mojej strony i poruszanych tematach, oczywiście będzie ten kwadrans czy 20 minut dla Państwa. Proszę oświadczenie o pytania, nie oświadczenia. Druga rzecz o przedstawianie się, jeżeli będziecie Państwo mieli, tak powiem, coś pod adresem głównego bohatera i naszego spotkania. I oczywiście po spotkaniu dla tych, którzy będą chcieli, myślę, że Sławek nie odmówi złożenia autografów na książce przez siebie napisanej. Dobrze. Proszę Państwa, takim głównym elementem, bardzo ciekawym, bo odzwierciedlającym moim zdaniem duszę autora we wszystkich tych książkach, jest alfabet Cęckiewicza. I chciałbym zacząć od właśnie tego alfabetu i poruszyć sprawy przez ciebie wspominane, ale także zadać parę pytań, może będą one dla jednych mniej lub bardziej kontrowersyjne. Zacznę oczywiście od Lecha Wałęsy, który jest na pierwszych kartach tego alfabetu. On jest oczywiście według porządku alfabetycznego napisany. Sporo jest tutaj haseł, nie wszystkie będę cytował. Wybrałem, jak czas pozwoli, 12 tych haseł tutaj dla Państwa i dla autora przytoczyć. I bym zaczął od osoby Lecha Wałęsa, chociaż jego osoba jest pod hasłem Bolek, jako jego pseudonim, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa. I pozwolę sobie go przytoczyć razem jeszcze z innym hasłem, które uważam koresponduje. Otóż autor pisze tak: Bolek, czyli Wałęsa Lech, największe oszustwo w najnowszych dziejach Polski, podkulturowy typ ludzki z leni wielkich, który stał się narodowym dobrem i globalnym symbolem walki z komunizmem. W jego oficjalnym życiorysie w zasadzie nic się nie zgadza. Straszny tchórz, kombinator, wyjątkowy egotysta, król życia kłamczuch, konfident SB, marionetka w rękach czerwonych, którzy nim jednocześnie pogardzali. Budowniczy Polski postkomunistycznej, ale jednocześnie człowiek bezwzględny, cyniczny, bez empatii, bez miłości, syndromem odrzucenia pierworodnego syna. I tu bym przeszedł do kolejnego hasła, który poświęcasz właśnie jego synowi Grzegorzowi Lewandowskiemu, dobrze, o ile pamiętam, tak jest, który brzmi w ten sposób. Grześ,
czyli Grzegorz Lewandowski 1963-1967. Pierworodny syn Lecha Wałęsy, który utonął podczas zabawy. Najlepszy dowód na kombinację operacyjną z Matką Boską w klapie, która skutecznie wygumkowała historię Grzesia i jego mamy, Wandy z oficjalnej biografii Wałęsy. Przez długie lata pozbawiony schludnej mogiły, którą z chwilą wyboru ojca na stanowisko prezydenta RP starano się zlikwidować, a nawet elementarnej godności i własnej tożsamości. Dzięki uporowi zadedykowałem Grzesiowi jedną z książek o Wałęsie, moim zdaniem jedną z najlepszych, które napisałeś. Wałęsa z Człowiek steczki, on dobrze pamiętam. I wsparciu biskupa Wiesława Meringa uratowaliśmy i odrestaurowaliśmy grób Grzesia, który już nigdy nie będzie anonimowy. Przykład na to, że praca historyka może zyskać jakiś sens i kształt. Osoba Lecha Wałęsy jest dla ciebie ważna i właśnie stała w twoim życiorysie jako historyka. Powiem więcej, ty stałeś jedną z najważniejszych osób dla Lecha Wałęsy, a przynajmniej od kilku lat jego wpisy na różnych social mediach, ostatnie także, twój proces z nim, no pokazuje, że no właściwie on cię już po kiszczaku w centrum swojego życia stawia. Moje pytanie jest takie, czy twoim zdaniem jest szansa, a przecież niedawno we wrześniu były prezydent skończył 80 lat, czy jest szansa na jakąś rewizję osobistą, refleksję Lecha Wałęsy? Nie powiem powiedzenia prawdy, ale czy jest jakaś szansa na to, żeby Lech Wałęsa dokonał jakiejś no, osobistej refleksji swojej przeszłości, może w jakiś sposób przy końcu lat swojego życia zakomunikował to opinii publicznej? Czy to już jest przegrana postać pod tym względem? Dobry wieczór Państwu. W tej książce, którą tak pochwaliłeś, czyli Wałęsa, człowiek steczki, zamieściłem taki rozdział, jeśli się nie mylę, pod takim tytułem Dopóki człowiek żyje, gdzie sformułowałem taki dokładnie pogląd, jaki zawarł Piotr w pytaniu, że wierzę w to, że nastąpi taki dzień, taki moment, kiedy Lech Wałęsa, jak to się mówi, stanie w prawdzie i powie, jak było. I ktoś w tamtym czasie, jak to przeczytał, powiedział mi, jaki ty jesteś, Sławek, naiwny, no po raz kolejny takie głupoty piszesz. No ale ja w tamtym czasie rzeczywiście w to wierzyłem. Powiem w ten sposób. Po lutym 2016 roku, czyli po momencie, kiedy znalazły się teczka personalna i teczka pracy Lecha Wałęsy w mieszkaniu Kiszczaków, to ja już w to nie wierzę. No bo to był moment, kiedy można było, czy mógł Lech Wałęsa ostatecznie, no będąc już bezradnym wobec tego faktu, stanąć w prawdzie. Później był jeszcze moment, też w swojej naiwności ktoś mógł, ja już wtedy do takich naiwniaków nie należałem, ale ktoś w swojej naiwności mógł powiedzieć, no nie, no jeszcze sprawdźmy to wszystko w Instytucie Zena. Jak już ten Instytut Zena tymi badaniami kryminalistycznymi potwierdzi, że to jest autentyczne pismo Lecha Wałęsy, że te wszystkie teczki są prawdziwe, no to każdy rozsądny człowiek skapituluje po prostu, albo się schowa, albo powie, tak, byłem Bolkiem, dajcie spokój, kłamałem. Nic takiego nie nastąpiło. Mało tego, szanowni państwo, i to jest bardzo ważny powód, dla którego ja już tej wiary nie mam. Przecież ja się procesowałem, wygrałem ten proces z Lechem Wałęsą. O co? No ja się procesowałem o to, że już po lutym 2016 roku Lech Wałęsa, ostatnio był kolejne wynurzenie tego typu, opowiadał wielokrotnie o tym, że Kaczyński z Wyszkowskim wezwali mnie do siebie, powiedzieli, żebym sfingował teczki Wałęsy,
umówił się z Kiszczakową, którą ja rzekomo znałem, pojechał, wsadził to wszystko do Pawlacza i jako pracownik IPN-u, którym nie byłem, nieważne, tu się nic w tej historii nie zgadza, ściągnął na Kiszczakową prokuratora, wskazując na Pawlacz jako miejsce ukrycia przeze mnie tych teczek. Państwo się śmieją i słusznie. W normalnym kraju, normalnie funkcjonującym w wymiarze sprawiedliwości, ten proces zakończyłby się tego samego dnia, to znaczy na pierwszym posiedzeniu. Nie, proces trwał kilka lat. To było po prostu niesamowite doświadczenie, zupełnie no jakieś absurdalne. No wiadomo było, że ja wygram ten proces, tylko było pytanie, w jakim zakresie ja wygram ten proces. Ja go wygrałem tak, no, że to wszystko to jest jakieś pomówienie, za które Lech Wałęsa powinien mnie przeprosić, absolutnie nic nie płacić. Skarb Państwa wziął na siebie koszty procesu, więc ja straciłem na tym, bo to ja wytoczyłem ten proces. A ostatecznie miejsce przeprosin, czyli Twitter na przykład, okazało się w wyniku pisma jakby odwoławczego Lecha Wałęsy, że to nie jest jego Twitter, więc nie ma w ogóle gdzie mnie przeprosić. Więc ja w takim wymiarze to wygrałem. No ale to tylko pokazuje zacietrzewienie stanu umysłu i że nawet wybitna kancelaria, bo to trzeba powiedzieć, obecnie wybranego do Trybunału Stanu sędziego, kancelaria prawna obsługuje Lecha Wałęsy i w ogóle ta sama sytuacja, że ta kancelaria wzięła taką sprawę po prostu do obrony, że Lech Wałęsa bronić jakby zdania takiego całego poglądu o tym, że to ja jestem fałszerzem jego teczek. Więc jakby w zderzeniu z rzeczywistością, z faktami, no Lech Wałęsa po prostu wybiera fałsz i to już taki, bym powiedział, już takie kłamstwo piramidalne, bo to już nie jest jakby etap z książki, z czasów książki Gontarczyk, Cęckiewicz, Wałęsa, Człowiek Steczki, że tam jest spór o to, czy są w ogóle jakieś zobowiązanie, czy on kiedyś podpisał własnoręczne, przecież w swoich pamiętnikach pisał, że nie pisał, nigdy nie napisał takiego zobowiązania, albo czy w ogóle składał własnoręczne donosy, czy te kserokopie, które my tam bardzo, bym powiedział, na takim hamulcu opisujemy jako prawdopodobne kserokopie prawdziwych dokumentów, czy one w ogóle właśnie, no bo one są rękopisami, no to czy one w ogóle kiedykolwiek rzeczywiście zostały ręką Lecha Wałęsy spisane. No to wszystko życie zweryfikowało przez te materiały znalezione u Kiszczaka, a i tak Lech Wałęsa mówi po prostu, że to wszystko fałsz, więc skracając, kończąc, nie wierzę w ogóle w taką sytuację, w której, już teraz nie wierzę, w taką sytuację, w której Lech Wałęsa przyzna się. Był bardzo krótki moment, kiedy był komunikat prokuratury o tych teczkach Kiszczaka, teczkach Wałęsy u Kiszczaka, kiedy on napisał, że mnie zaprasza na kawę. Ale za chwilę obrzucił mnie stekiem wyzwisk, więc już zaproszenie było nieaktualne. Stan Lecha Wałęsy jest taki, że wiemy, że jest w szpitalu, tak, dotknął go COVID, cytuję, trafił mnie COVID, ale też stan prawny jest troszeczkę zmieniony, procesowy, bo jest, zdaje się, chyba już oskarżonym, tak, w procesie o składanie fałszywych zeznań w świetle właśnie tych badań grafologów, czy tych biegłych, którzy potwierdzili, że wszystkie dokumenty zawarte w teczce pracy personalnej, sygnowane przez Lecha Wałęsę, są rzeczywiście autentycznymi dokumentami. To jest taka analogiczna sytuacja jak z niejakim Andrzejem Malinowskim, pseudonim Roman, który w zeszłym roku został skazany prawomocnie właśnie też za tego typu kłamstwo na swój temat. Akurat to agent wojskowej bezpieki. Ale ja chciałbym się ciebie spytać o taką rzecz. Dobrze, nie wierzysz, ale czy my mamy do czynienia już twoim zdaniem, nie wiem, no, z cynikiem, który postanowił do końca iść w zaparte, czy mamy już jakby do czynienia, no,
No, z pewną chorobą, tak? Efekt wyparcia, długoletni, który rzuca się na stan zdrowia psychicznego. Bo dlaczego o to pytam, tak? No bo Lech Wałęsa dla pewnego środowiska politycznego nadal jest ważny. Nadal jest istotną postacią, wykorzystywaną. To proszę sobie przypomnieć, przecież to było w tym roku, tak? Jakieś w Warszawie tutaj spęd wyborczy, na którym przecież jako główna postać został zaproszony w ramach wyborów parlamentarnych. No, mimo tej kompromitacji osobistej, tak? Tego własnego ośmieszania się, jest to postać ważna. I teraz ta ważność, twoim zdaniem, z czego wynika? Przepraszam, z hakowni, którą stosował będąc prezydentem, czy może z jakichś innych względów? Na dyskusję o stanie zdrowia i psychiatrii mnie nie namówisz, więc nie będę na ten temat dyskutował. Ta manifestacja była dla mnie fantastyczna. Pamiętam, że wracałem z zajęć ze studentami, ktoś mi wysłał fragmenty filmiku. On przemawiał na mój temat na tym zgromadzeniu. Musiał, no to jest zgromadzeniu. Jak w misiu, zestaw obowiązkowy. No nie, bo to ja to potraktowałem, że no nie wiem, wiecie państwo, my żyjemy w kraju, w którym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile ludzi było na manifestacji, więc ja już się boję zaryzykować, ile tam ludzi było, no ale powiedzmy tak, żeby zadowolona była tamta strona, no, 500 000 tam było, no i 500 000 potencjalnych czytelników, tak sobie o tym od razu pomyślałem. No ale mówiąc poważnie, dlaczego Lech Wałęsa jest ważny i nie tylko dla mnie, jakby był ważny, jak o nim pisałem, chociaż tej sprawy cały czas pilnuję, bo raz po raz się pojawiają jacyś historycy, którzy no, mówią czy piszą kompletne brednie o sprawie Lecha Wałęsy. On jest ważny dlatego, że w moim przekonaniu jest rodzajem słupa, to znaczy jeśli Lech Wałęsa zostanie uznany za agenta Służby Bezpieczeństwa, to szereg, a tak realnie po prostu zostanie uznany za agenta Służby Bezpieczeństwa, jeszcze takiego agenta Służby Bezpieczeństwa, który jako przywódca Solidarności się tego bardzo bał, tej dekonspiracji jako byłego agenta. I w związku z tym jakby komuniści mieli jakąś możliwość, jakąś płaszczyznę po prostu do prowadzenia gry z nim. I tak było. Myślę, że ja to udowodniłem. Stąd jakby nazywam to przywództwo Wałęsy już w Solidarności mianem fałszywego. I to jest moim zdaniem jakby główny problem, czy główna oś sporu o Lecha Wałęsę, w tym sensie sporu, że dlatego nie można go do końca uznać za tajnego współpracownika Bolka, bo na nim w zasadzie cały ten system kłamstwa publicznego po roku 89 się zasadza. No bo gdyby uznać na przykład, że Wałęsa był agentem, który się tego bał, wypierał to, no to zupełnie inaczej wygląda 4 czerwca 92 roku. My to żeśmy z Piotrkiem Gontarczykiem pokazali w książce, tylko to się jakoś, mam wrażenie, w ogóle nie przebija. Jakby główna uwaga koncentruje się na kwestii udowodnienia, czy był agentem, czy nie. To jest oczywiście osiowa sprawa, ale ten czerwiec 92 roku pokazuje działanie w konflikcie interesów, czy we własnym interesie prezydenta Polski, tak, który próbuje zniszczyć rząd. Udaje mu się to, ale co się dzieje później? On to robi dlatego, że już 5 czerwca zapoznaje się z pierwszym pakietem materiałów na swój temat, które ty między innymi gromadziłeś na potrzeby tak zwanej listy Macierewicza, prawda? I wtedy to zupełnie inaczej wygląda, czyli czyszczenie materiałów kserograficznych, później konsekwentne po prostu sięgnięcie po materiały wyjściowe, czyli oryginalne, przechowywane w archiwum delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku, czystki w Urzędzie Ochrony Państwa, jeszcze po drodze sprawa wejścia do mieszkania majora Frączkowskiego w marcu 93 roku w Gdańsku, po to, żeby zabezpieczyć materiały kolejne o Lechu Wałęsie. I ten stan, można powiedzieć, poszukiwania kompromitujących materiałów, no bo przecież rzecz nie dotyczy już później tylko materiałów agenturalnych, ale jak już tutaj wspomniałeś, te lenie wielkie,
to Urząd Ochrony Państwa zajechał nawet do Państwowego Ośrodka Maszynowego, czy byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego w tej okolicy i zabezpieczył materiały pracownicze Lecha Wałęsy. Mało tego, ukradziono nawet materiały pracownicze Lecha Wałęsy ze Stoczni Gdańskiej, które już jako minister spraw wewnętrznych, czy szef służb, bo jest pismo jego przewodnie, skierowane do Wydziału Kadr Stoczni Gdańskiej, Siemiątkowski podpisał, że oddaje, bo w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sam Urzędu Ochrony Państwa, zostały znalezione akta osobowe obywatela Lecha Wałęsy, pracownika Stoczni Gdańskiej. Więc jakby cała ta historia pokazuje wykorzystywanie urzędu do tego, najwyższego urzędu w państwie, do tego, żeby wyczyścić, że tak powiem, swój życiorys, swoją biografię, żeby poprawić. I to jest w jakimś sensie najważniejsze w całej tej historii Lecha Wałęsy po roku 89. No i on jest słupem po prostu, no bo jak Lech Wałęsa okaże się tym, kim jest naprawdę, no to w innych sprawach będzie już znacznie łatwiej, znacznie prościej. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź pokazująca jakby powód, dla którego tej prawdy o Lechu Wałęsie jakby publicznie dalej nie można, znaczy można mówić, bo ja ją mówię teraz, więc można, ale ona nie jest jakby poglądem obowiązującym. Trochę jest tak, jak pisał Andrzej Zybertowicz w świetnym akurat artykule, bolkowatość III RP. To jest właśnie wskazanie na tą okoliczność, o której tutaj mówię. No tam nawet chyba Donald Tusk kiedyś mówił, nie, coś tam było w przeszłości, jakiś tam drobny incydent, ale wielkość nie mierzy się chwilą upadku, tylko po prostu tym wszystkim właśnie, co się wydarzyło później. A ja bym chciał właśnie zapytać o tą całość, o to wszystko, co było później. Ja to jakby opisywałem, tak, te wszystkie historie z lat 80, 81. Ten Arłamów jest w ogóle pod tym względem niesamowity. Konfrontacja z oficerem Służby Bezpieczeństwa, który brał udział w spotkaniach kontrolnych z TW Bolek. No, to są jakby nieprzypadkowe w ogóle sytuacje. Ściągnięcie żołnierza, który pracował, jak to mówił, z Lechem Wałęsą w jednostce gdzieś tam pod Koszalinem. Tych okoliczności nacisku, zmiękczania, no list kaprala do generała ma taki też kontekst, no te wszystkie rzeczy są niezwykle po prostu istotne. No zauważcie Państwo, że nie ma biografii Lecha Wałęsy. Znaczy ja coś próbowałem napisać, później była książka Zadra Jana Skórzyńskiego, no ale umówmy się, śmieszna książka. No i nic nie ma, no. Więc ten system bolkowatości III RP jakby stoi na takim stanowisku, że przeszłość odgradzamy grubą linią, jak powiedział premier Mazowiecki w roku 89. I tą grubą linią jakby sprawa Bolka jest no, jakoś odseparowana od historii, powiedzmy, po roku 76 wzwyż. A dlaczego z tą bolkowatością skuteczniej walczą postkomuniści niż strona prawa? Przecież dla prawdy o Lechu Wałęsie, no już zaraz powiem, dla prawdy o Lechu Wałęsie to więcej zrobił Zbigniew Siemiątkowski niż niejeden późniejszy po 92 roku, nie mówię tutaj o rządzie Jana Olszewskiego, Antoni Macierewiczu, przedstawiciel czy lider ugrupowań prawicowych odwołujących się do etosu niepodległościowego antykomunistycznego. Dlaczego te przełomy właśnie następowały na przykład w wyniku decyzji Siemiątkowskiego, który oczywiście z punktu widzenia politycznego miał interes, ja to rozumiem, ale jednak była pewna powtarzalność, bo możemy kilka przykładów pokazać tego, prawda? Zauważcie Państwo, że Piotr, kogo by tu nie gościł, to w zasadzie żegluje zawsze w tą samą stronę, to znaczy, żeby pokazać, że te służby zarządzane po roku 90. przez tak zwanych naszych, a zwłaszcza w okresie rządów prawicowych, to w gruncie rzeczy są takie służby tak zaprogramowane jak za czasów Kozłowskiego i Mazowieckiego. Ja się trochę z tym zgadzam, tylko chodzi o to, że Piotr zawsze w tym kierunku zmierza. No,
Jak ja mam odpowiedzieć tobie na to pytanie? No mogę się z tym zgodzić. No, nikt nie zrobił tyle dobrego dla ujawnienia sprawy Wałęsy właśnie w bardzo szerokim kontekście. Nie kontekście agenturalnym wcale, jak się by komuś wydawało, tylko właśnie w szerszym, jak Zbigniew Siemiątkowski. No bo nawet jeśli się zapytał Aleksandra Kwaśniewskiego, co ma zrobić z sytuacją, w której otworzył sejf w Urzędzie Ochrony Państwa w 93 roku i w tym sejfie, nie, w 95, przepraszam. Tak mówisz o Lesiaku, czy nie, o nie, sprawie... Nie, 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 mówię o Wałęsie, nie pomyliłem się, nie. 90... Tak. No i zobaczył, że po prostu zawartość tego sejfu, pomimo pisma przewodniego, że tu są materiały, cały pakiet materiałów dotyczących Wałęsy, jest zdekompletowana. I zapytał Kwaśniewskiego, już wtedy świeżo wybranego prezydenta, co on ma z tym zrobić. Czy może złożyć zawiadomienie do prokuratury? No i ręka opatrzności, tak czasem się złymi Pan Bóg posługuje. I Kwaśniewski powiedział, że a to złóż tam sobie to zawiadomienie. No i to uruchomiło niesamowity proces. No bo przecież wysłanie do prokuratury informacji o tym, że zostały ukradzione materiały z szafy pancernej szefa Urzędu Ochrony Państwa dotyczące Wałęsy, spowodowało kilkuletnie, znaczy zainicjowanie i przez kilka lat prowadzenie śledztwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Śledztwa, które ostatecznie, i znów potwierdza to twoją tezę, Zabłuska zostało skręcone nowelizacją kodeksu karnego, tak żeby nie można było prezydenta w ogóle ścigać za to, że zostały zdekompletowane również za jego udziałem i nie tylko jego, tam chodziło też o Andrzeja Milczanowskiego, ministra spraw wewnętrznych i szefa Urzędu Ochrony Państwa Jerzego Koniecznego, że zostały zdekompletowane materiały agenturalne Wałęsy. No więc ja się jakby z tym zgadzam, że tak jest. No już nie chcę się pastwić jakby nad odchodzącą Zjednoczoną Prawicą, z którą przecież jestem związany, ale no te ostatnie 8 lat, jeśli chodzi o sprawę Wałęsy i wzruszenie tego no karygodnego zupełnie wyroku lustracyjnego z 2000 roku, z sierpnia 2000 roku, no też nie nastąpiło. Też było okno związane ze skargą nadzwyczajną. Była próba, była inicjatywa nawet osób, które były pokrzywdzone przez Wałęsę jako ofiary jego donosicielskiej działalności. No i nic. Wyrok jest. Rzeczywiście Wałęsa ma rację, mówiąc o tym. Tam Cęckiewicz napisał już 3 książki, czy tam ileś na mój temat, a przecież wyrok jest cały czas. On nie został zakwestionowany, tak? No, ważną postacią w tej opowieści zresztą, jeżeli chodzi na to Siemiątkowskiego, jest Chodysz, pułkownik Chodysz. Hasło Bolek, kończysz tak. Chodysz powiedział mi kiedyś o nim, czyli o Lechu Wałęsie, cytuję, on zawsze z kimś musiał współpracować. Ma respekt jedynie wobec silniejszych, dowód ma na dobrze przeprowadzoną kombinację operacyjną z Matką Boską w klapie. Proces z tym z człowiekiem, podczas których był w stanie bezkarnie grozić mi nawet śmiercią, pokazuje, kim jest Wałęsa dla systemu komunistycznego. Kończysz? I ja bym przeszedł na króciutko do hasła Chodysz. Nie będę cytował jakby pierwszego akapitu, Ale końcóweczkę, bo ona jest, bo on też jest w pewnym sensie symbolizuje sprawę Wałęsy i bolkowatości w Polsce. Cytuję. Bezpieka uwięziła go w 1984 roku za współpracę z podziemiem. Jego losy w III RP obnażają okrągostołowy system, bo ze względu na służbową podległość i pomoc ministrowi Macierewiczowi w lustracji Wałęsy w 1992 roku stracił stanowisko szefa delegatury UOP w Gdańsku. W 1995 po zawaleniu się w wyniku eksplozji gazu w bloku, w którym mieszkał Chodysz, powiedział do ciebie: proszę nie wymieniać przy mnie imienia, Bolek, 2 razy straciłem przez to pracę, a raz ledwie uszedłem z życiem. Przywrócił do pracy Chodysza? Siemiątkowski, dokładnie tak. Natomiast to tylko tak na marginesie, w poprzedniej książce chyba Transformacja poświęciłeś chyba artykuł w sprawie tego wybuchu gazu i znaków zapytania
pod tym wypadkiem, które przecież trochę z tego co pamiętam osób straciło życie w budynku mieszkalnym, gdzie Chodusz mieszkał, a gdzie szukano domniemanych dokumentów. Dobrze, to jest kwestia Chodysza, który jest ważny dla historii Wałęsy. I teraz przeskok do bardziej instytucjonalny. Instytut Pamięci Narodowej. No powiem, że tutaj przy tym haśle no zamanifestowałeś odwagę. Piotrze, ja muszę Państwu powiedzieć, jak ja wydawałem tą książkę w tym roku, to bazowałem jakby na alfabecie, który napisałem w 2016 albo 2017 roku. Jak ja to czytałem, na przykład to hasło Wałęsy, to się za głowę łapałem, jak ja mogłem tak ostro coś napisać. Bo im starszy jestem, tym bardziej jestem umiarkowany wbrew temu, co się mówi. No i miałem taki problem podstawowy, jak te hasła, czy te hasła zostawiać, czy dopisywać coś do nich, i bardziej je zostawiałem i troszeczkę dopisywałem, niż zmieniałem całkowicie. No, całkowicie raczej chyba żadnego nie zmieniłem. No więc tak, tu się zastrzegam, proszę bardzo. Ono rzeczywiście zostało upgrade'owane i no, wybrzmiewa trochę na nowo w świetle tych szaleńczych postulatów likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, tak? Ale piszesz tak. Instytucja, która nigdy nie wybiła się na niepodległość, przez co nieustannie marnuje własny potencjał i drzemiące w nim możliwości. Jedno z moich najprzykrzejszych doświadczeń państwowych, zawodowych, życiowych. A zarazem instytucja, która mnie zbudowała i dała publiczną sławę, choć chyba wbrew lub pomimo sobie. Postscriptum. Wróciłem do niej po 13 latach dzięki prezesowi Karolowi Nawrockiemu, ale już bez młodzieńczego zapału i maksymalistycznych oczekiwań. Robię swoje, wierząc, że ma to wciąż sens. No i doradzam prezesowi, którego poza wszystkim postrzegam w kategoriach ratownika Instytutu Pamięci Narodowej, choć dawne zaniechania wydają się nie do naprawienia. Z tym hasłem jest związane też hasło dotyczące zbioru zastrzeżonego. Już tylko to odnajdę, bo mam tutaj wszystko pozaznaczone. I o zbiorze zastrzeżonym w aspekcie Instytutu Pamięci Narodowej piszesz tak. Zbiór zastrzeżony, czyli tajna skrytka III RP. Jej likwidacja była moją ostatnią nadzieją związaną z IPN. Udało się. Brawo ja, brawo my. I ja muszę Państwu powiedzieć, że ja się podpisuję pod tym my, bo taki malutki, że tak powiem, elemencik w tej walce o likwidację zbioru zastrzeżonego miałem. Zresztą było to gro osób tak naprawdę, które walczyło o to przez lata. Ale abstrahując od IPN-u, szansy i tego korzenia, który wskazujesz, który jest pewnym problemem, jak rozumiem, w twojej perspektywie do dnia dzisiejszego, to czy moglibyśmy się skupić trochę na tym procesie likwidacji zbioru zastrzeżonego i tym przełomu... Znów jest powtórka z tego poprzedniego wstępu. Tak, bo proszę Państwa, zbiór zastrzeżony został zlikwidowany ustawą w 2016 roku, ale faktycznie dopiero rok później. Ostatecznie w 2018 i ty byłeś jedną z osób, która po stronie Instytutu Pamięci Narodowej walczyła o to, żeby ten zbiór, że tak powiem, wyczyścić do cna, to znaczy przenieść wszystko to, co tam było utajnione przez 20 lat, czy trochę krócej, do zbioru ogólnego, chociaż ta ustawa dawała taką możliwość służbom specjalnym na 5 lat przedłużenia dla pewnych dokumentów klauzuli tajności. No i to jest opowieść o czym? O mentalności ludzi służb, odwoływaniu się do tradycji esbeckich, bezpieki wojskowej, z tym, czym ja pamiętam, walczyłeś ty czy poprzedni prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Powiedz, bo chciałbym, żebyś powiedział, z czym się tak naprawdę wtedy zderzyłeś? Nie no, to jest opowieść, ale nie na teraz. Jak to? Zadałeś pytanie, z czym ja wtedy walczyłem? Tak, z czym się zderzyłeś? Z oporem walczyłem, który spotkał mnie ze strony, no można powiedzieć, decydentów Zjednoczonej Prawicy, którzy jakby współrządzili służbami, koordynowali, odpowiadali za służby, a nie chcieli tego zbioru do końca likwidować. No, to tyle mogę powiedzieć i tu były różne interesy oczywiście.
znaczy interesy, to w ogóle złe słowo, tak się przynajmniej wydaje, ale czasem to były zabawne sytuacje, czasem takie smutne, gdzie człowiek naprawdę ze zwieszoną głową wracał do domu i się zastanawiał, Sławek, co ty w ogóle tam robisz, znaczy, o co tu w ogóle chodzi, nie? Ludzie, którym ufałeś, na których pewnie głosowałeś, są przeciw, tak? I nie trafiają do nich żadne argumenty tak naprawdę. No nie wiem, jak to opatrzyć Państwu przykładem, tak żeby tam do końca nie dekonspirować interlokutorów, którzy po prostu wtedy mnie ostatecznie pewnie rozczarowali, ale, no ale był opór po prostu, był opór przeciwko zwłaszcza no, w ujawnianiu spraw realizowanych w okresie Polski Ludowej przez Departament Pierwszy, czy Departament Drugi, czyli wywiad i kontrwywiad. Taka sprawa na przykład, ona została i dobrze opisana, i nawet przez takie portale jak Onet i trochę o tym szumu dzięki temu było. Taka sprawa wejścia Departamentu Drugiego, czyli kontrwywiadu, sforsowania ambasady Hiszpanii. Pisałem też o tym artykuł. Tak, na i.pl opublikowałeś. Tak, 88 rok. To było tak skuteczne, że tak powiem, sforsowanie tej ambasady przez funkcjonariuszy Departamentu Drugiego, że wykradli oni kartotekę źródeł osobowych prowadzonych przez wywiad hiszpański w Warszawie. No i kogo tam na tej liście tych agentów Hiszpanii nie było? No to jest... I to jest jedna z tych spraw, które budziły opór. Ale to przypomnijmy, to był Adam Michnik, tak? Biskup Orszulik. Orszulik, tak. Jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, już nie pamiętam jego nazwiska. Ja też już nie pamiętam. No było. Dobrze. No w każdym razie cztery postacie kilku, tak. Takie topowe wtedy i dzisiaj, tak? No i co? I zderzasz się z powiedzeniem nie, tak? Tak, zderzam się z powiedzeniem nie i w zasadzie nie rozumiem, dlaczego nie. No i kilka było jeszcze takich bardzo podobnych przykładów, albo na przykład sprawa po części i przeze mnie opisywana, ale też przez Witolda Bagieńskiego opisywana, niesamowita zupełnie historia, którą ty dobrze znasz, bo jako pierwszy o tym mówił i pisał Zbigniew Siemiątkowski. No właśnie, znów się pojawia w bardzo takim pozytywnym świetle ten człowiek, jakby nas tu oglądał, czy później oglądał, to go serdecznie pozdrawiamy. Bo to naprawdę ciekawy człowiek. W każdym razie rzecz dotyczyła tak zwanych spotkań w Lizbonie między CIA a Departamentem Pierwszym MSW w maju 90 roku. Niesamowita w ogóle historia polecenia, akceptacji Czesława Kiszczaka dla rozmów wywiadu noż takiego właśnie post-perelowskiego, już rodzącej się wolnej Polski, CIA. I jakby cała wierchuszka tego wywiadu prowadzi dialog z CIA, którego stawką jest wyłączenie Departamentu Pierwszego MSW z całego procesu weryfikacji SB. I to się, wiecie Państwo, wydarzyło. Znaczy, nasi wspaniali sojusznicy po prostu pobłogosławili temu, tylko że Kiszczak też tego chciał. I to jest jedna z tych spraw, która też nie miała ujrzeć światła dziennego. I nie rozumiałem tego i pamiętam, jeden z oficerów mi powiedział, no nie, ale to jest przecież nasz wywiad prowadził rozmowy z Amerykanami, po co to dzisiaj publikować, ujawniać. No ale te przykłady, które podałem, no jakby skutecznie obroniłem, no obroniłem tego zdjęcia klauzul jakby z tego i udało się to wszystko w gruncie rzeczy ujawnić. To, co zostało, to jest jakiś naprawdę promil i nawet nie wiem, czy już po latach, no bo po 5 latach powinien być przegląd klauzul, czy już te materiały, które w tamtym czasie zostały jako niejawne, nie są już dzisiaj jawne. No prawnie to wygląda tak, że nie ma już możliwości przedłużenia tych klauzul. To była jednorazowa. Wiesz dobrze, akcja. Że są tacy, którzy tak, znajdą zawsze jakiś powód, dla którego to można utrzymać w nieskończoność. To prawda. Utrzymać te. A też nie chciałbym o tym tutaj rozmawiać. ale to nie jest tak, że po tej stronie tej niepodległościowej, antykomunistycznej jest jakiś problem z substancją ludzką, która jak wejdzie do tych służb,
to po prostu nie wiem, czy oni zostają otorbieni, czy ten bakcyl, ten wirus od razu zaraża, powoduje identyfikację. No przecież po twojej stronie, po przeciwnej stronie stołu, którym zasiadaliście i negocjowaliście i wywalczyłeś, czy też cały ten zespół przedstawicieli IPN-u wywalczył na przykład te przykłady, o których tu powiedziałeś, przecież jest jeszcze parę innych przecież, o których wiemy, no to przecież mieliście po stronie no, działaczy antykomunistycznych, no, znanych publicznie, znaczy, którzy dowodzili tego i czynem w trudnych czasach, latach na przykład 80. na Uniwersytecie Warszawskim, no, czy publicystyką. Znaczy, gdzie tu jest problem? Znaczy, gdzie tu jest jakiś błąd, twoim zdaniem? Piotr, trzeba z tobą zorganizować spotkanie w przystanku Historia i zadać tobie te pytania, które ty mi tutaj zadajesz. Ale ja się odwołam... Mam ten przywilej. Ja się odwołam do dwóch przykładów, które tutaj po części się już pojawiły, czyli do Chodysza i do Kuklińskiego. No kto te wielkie dwie postaci zrehabilitował realnie w Polsce? No postkomuniści. Przecież cały obóz Solidarności, znaczy cały, no, ten, który miał realny wpływ na rządzenie, no ale właśnie te symboliczne postaci, tak? Człowiek z wąsem, który obalił komunizm, nie wiem, minister Kozłowski, pamiętam, Karol Modzelewski się wypowiadał na temat zdrady Kuklińskiego i że ona jest w zasadzie nie do wybaczenia. Kto raz zdradził, będzie zdradzał wielokrotnie. To Wałęsa, to swoją drogą ciekawe, że on to akurat powiedział. To mówił o Chodyszu. I to była jakby narracja i w sprawie Chodysza, i w sprawie Kuklińskiego. No poświęciłem jakby temu zagadnieniu sporo miejsca, więc nie ma co tego wszystkiego teraz pewnie powtarzać, ale oba te przypadki jakby łączy to, że postkomuniści pewnie z jakiegoś cynicznego powodu, pewnego przypodobania się Zachodowi czy Stanom Zjednoczonym, uzyskania pełnej autoryzacji jakby na Zachodzie, jako ci skażeni okresem komunizmu, pożyczką moskiewską, domniemaną agenturalnością sowiecko-rosyjską, że oni jakby ścigali się w tym, w jakim sensie, antykomunizmie. I to paradoks po prostu, że Amerykanie na nich nacisnęli, żeby oni zrealizowali na przykład sprawę Kuklińskiego do końca, mając przecież, że tak powiem, na plecach siedzącego im na karku Jaruzela jeszcze wtedy. Kiszczaka, Siwickiego, oni wszyscy żyli, protestowali. Był list generałów przeciwko rehabilitacji Kuklińskiego, a mimo tego to wszystko zrealizowali. Miller prowadził rozmowy z Amerykanami w Waszyngtonie na temat Kuklińskiego. Clinton wprost w Białym Domu Kwaśniewskiemu powiedział: zaraz, zaraz, u kolego, Kukliński ma być, sprawa ma być załatwiona. I została załatwiona. Natomiast jak to wyglądało w tej rzeczywistości solidarnościowej? No tak, że nigdy Kukliński nie był zrehabilitowany, a Chodysz został po prostu pozbawiony swojej funkcji szefa delegatury Urzędu Ochrony Państwa. I temu wszystkiemu towarzyszyła jakaś niesamowita nagonka na obu tych ludzi. No, dzisiaj już nikt tego prawie nie pamięta, ale jak wrócicie państwo do domu, no wpiszcie, nie wiem, Zbigniew Herbert plus Ryszard Kukliński sobie w Google i zobaczycie te niesamowite listy wielkiego poety do prezydenta Lecha Wałęsy, który zadaje dokładnie te pytania, które ty. Dlaczego pan to robi po prostu? Dlaczego pan człowiekowi, który podpalił komunizm, zanim w ogóle jeszcze nawet pan działał, tak? A nawet można powiedzieć, że Kukliński w 72, nawiązując współpracę z Amerykanami, robił to w czasie, kiedy Wałęsa był po prostu najbardziej aktywnym agentem w całej swojej, że tak powiem, historii agenturalnej lat 70-76. Dlaczego pan po prostu nie chce ich zrehabilitować? No i
I to jest chyba jakaś odpowiedź. No ja nie chcę jakby być też, wiecie państwo, nie chcę wyjść na apologetę SLD, no bo to też nie jest tak, prawda? To jest jednak partia, czy była partia postkomunistyczna i gdzieś tam na takim poziomie, powiedzmy, funkcjonariuszy w Siedlcach, tam nawet w departamentu w Warszawie, no była reprezentacją jakby tych ludzi, ale tam, gdzie chodziło o takie węzłowe sprawy, gdzieś na styku właśnie spraw międzynarodowych, a chociaż sprawa Chodysza nie jest sprawą międzynarodową, jest sprawą wewnętrzną, no potrafili się zachować jakoś godnie. Natomiast dlaczego poza prawicą w zasadzie ogół tych środowisk postsolidarnościowych tego nie chciał zrobić, nie wiem. Ale no Zjednoczona Prawica też ma tutaj te wszystkie grzechy, o których mówimy, na swoim koncie. No, ostatnio, tydzień temu, nie dalej jak tydzień temu, był wstrząsający film Anity Gargas na temat zabójstwa księdza Blachnickiego i to byłem, muszę państwu przyznać, zszokowany, że prokurator Skwara mówi w telewizji polskiej pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, że właśnie w tym czasie rządów Zjednoczonej Prawicy agencja wywiadu chroni historię pani Lange, czy Gontarczyk Lange, która najpewniej była jakimś aktywem operacyjnym Urzędu Ochrony Państwa czy Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa po roku 90. No i no możemy teraz dywagować, no dlaczego Agencja Wywiadu nie chce takich rzeczy ujawniać, gdzie prokuratorowi tak naprawdę przecież nie można nie ujawniać takich informacji. No ale on to powiedział, ja tego nie znam, poza kilkoma, bo to jest chyba kilka już publicznych wypowiedzi prokuratora na ten temat, który się jakby publicznie skarży na tą sytuację. No i to już idzie na konto, no nie Modzelewskiego, nie Kozłowskiego i nie Wałęsy, tylko na konto zupełnie innych osób. Tak, to jest niestety bardzo smutna konkluzja. Już tam parę dni temu powiedziałem, że okno, czas taki, okna warunków komfortowych dla niewyjaśnienia, bo już wiadomo, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany poprzez otrucie przez SB albo ich pomagierów. To okno zostało zamknięte, no bo cóż wymagać, jakby to powiedzieć, od rządu, który jakby przyszłego nie odwołuje się do tej tradycji związanej z nauką społeczną Kościoła, nauczaniem Jana Pawła II czy niepodległościowym, a przynajmniej może to być ta tradycja obojętna, więc nie będziemy mogli oczekiwać jakiejkolwiek determinacji. No ale tej determinacji i siły woli zabrakło przez te 8 lat, żeby móc wyłuskać całą dokumentację, która pomogłaby po prostu postawić sprawców przed sądem. Moim zdaniem niestety to już senebrati. Kolejne hasło. Bardzo ważna postać dla Polski, wybitna. Napisałeś dwie książki biograficzne o niej w zespole, a mianowicie Kaczyński Lech. I piszesz tak, pozwólcie państwo, że nie w całości, bo z tym hasłem wiąże się hasło też Smoleńsk, który chciałbym odwołać się, jakby klamrą zamykającą wpis dotyczący świętej pamięci prezydenta. Kaczyński Lech na własnej skórze przekonał się, jakie konsekwencje mają różne słabości obozu patriotycznego, łatwość ulegania manipulacji emocjom, w tym szczególnie niewłaściwy dobór ludzi i brak doświadczenia w sprawowaniu władzy. Przy zderzeniu z wielokrotnie silniejszym obeznanym z kuchnią władzy przeciwnikiem. Przeciwnikiem, który dzięki przygotowaniu przez aparat partyjny, nierzadko również przeszkoleniu przez służby specjalne, przewyższał patriotę nie tylko zdolnością gry politycznej, lecz także giętkim kręgosłupem moralnym, a dodatkowo cynizmem, umiejętnością adaptacji do funkcjonowania w różnych okolicznościach politycznych. Ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym o heroizmie tej postaci jest fakt, że przy dogłębnej świadomości istnienia zjawiska, które nazywał układem, podejmował z nim konkretną walkę, mobilizując innych do takiego postępowania. I na koniec. A do tego wizjoner, a może i Kassandra, bo wiedział, skąd idzie śmiertelne zagrożenie. No właśnie śmiertelne. Tu od razu skojarzyłem ze Smoleńskiem.
z katastrofą, czy też zabójstwem smoleńskim. I pod tym hasłem wyimki piszesz tak. Wydawało się, że to również ostateczny krach III RP. Z osobistej perspektywy to przede wszystkim śmierć Anny Solidarność. Będąc przez lata sceptykiem co do zamachu na polskiego prezydenta, dziś po całej serii zbrodni rosyjskich zestrzeleniu samolotu Malaysia Airlines i agresji Rosji na Ukrainę, po większej znajomości rosyjskich metod likwidacyjnych i determinacji Putina, by wyeliminować europejskich przeciwników postawy business as usual, nabrałem bardzo poważnych wątpliwości co do rzeczywistego przebiegu katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Tak rozmawialiśmy przed tutaj przyjściem o jego testamencie Lecha Kaczyńskiego, który nie został zrealizowany. I bardzo, bardzo no, ujmująco i dogłębnie poruszyłeś sprawę Katynia. Zdarzenia, które chyba nie do końca dobrze zrozumieliśmy i nie pojmujemy jego znaczenia, też tego pozytywnego dla narodu polskiego. Jest tu hasło, które potem będę chciał przytoczyć, ale chciałbym od tego zacząć, od testamentu Lecha Kaczyńskiego i od sprawy Katynia w jego perspektywie, Lecha Kaczyńskiego. No jest tutaj kilka wątków, bo jest i postać prezydenta, świętej pamięci prezydenta, i sprawa smoleńska, i teraz ten wątek dotyczący Katynia jako części testamentu, no bo prezydent nie wiedział, że jakby sporządził, spisał ten testament, chciał go wygłosić, nie było to możliwe, po prostu zginął w tej strasznej katastrofie. Więc jakby spróbuję odnieść się do trzech tych zagadnień. Nie ukrywam i mówiłem o tym już nie raz, ale może warto też raz podkreślić, że biografia Lecha Kaczyńskiego była jedną z najtrudniejszych książek, najtrudniejszych biografii, jakie przyszło mi w życiu napisać, czy być współautorem. Dlatego, że jest to postać, z którą ja poza prezydenturą tak naprawdę się nie utożsamiałem. Ja jego bardziej zrozumiałem jakby w okresie prezydentury, ale też muszę powiedzieć, że go szczególnie zrozumiałem niestety po tragicznej śmierci prezydenta. Mianowicie prezydent Lech Kaczyński uosabiał cały zestaw poglądów, a może przede wszystkim w swojej praktyce politycznej robił, czy jego cała ścieżka polityczna, życiowa, zwłaszcza ta po roku 88, no w jakim sensie była przeze mnie jeszcze jako młodego człowieka po prostu postrzegana jako no taka, z którą ja się nie utożsamiam, bo ja się bardziej utożsamiałem zawsze z tym środowiskiem, jeśli już jesteśmy przy Trójmieście, a prezydent Lech Kaczyński jest nasz, jest z Trójmiasta, chociaż pochodzi z Warszawy, to ja się utożsamiałem zawsze z poglądami tak zwanego gwiazdozbioru, czyli no w skrócie rzecz ujmując, nie byłem mimo młodego wieku wałęsistą, gdzieś tam od roku 88, i byłem zdecydowanym przeciwnikiem Okrągłego Stołu Magdalenki, Okrągłego Stołu Wyborów 4 czerwca 89 roku. Wreszcie prezydentury Wałęsy, nie głosowałem na prezydenta Wałęsę w 90 roku. We wszystkich tych historiach Lech Kaczyński był po drugiej stronie. Oczywiście, żeby się Państwo zrozumieli, ja się tutaj w kontrze jakby nie ustawiam, bo, że tak powiem, to jest dyskusja mrówki ze słoniem. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o pokazanie różnicy ideowej czy różnicy poglądów. Ta ideowa powinna być oczywiście rozszerzona na kwestie dotyczące no właśnie takich spraw bioetycznych. No prezydent miał poglądy konserwatywno, bym powiedział, liberalne. Ale nie byłem też zwolennikiem PC, prawda, bardziej jakby uważałem, że to środowisko Jana Olszewskiego jest tutaj bardziej autentyczne w tym antykomunizmie, idei przyspieszenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prezydentura oczywiście była czymś
niewyobrażalnym, niesamowitym dla mnie i bardzo to przeżywałem, bo to był jakiś rodzaj nadania nam wszystkim ludziom o poglądach prawicowych, konserwatywnych, można powiedzieć na nowo obywatelstwa, to znaczy Lech Kaczyński stał się jakby symbolem nas wszystkich, ludzi, których poglądy były traktowane przez cały czas jakby do okresu jego prezydentury w całym systemie III RP jako albo nieistniejące, albo drugorzędne, albo takie, które nie powinny w ogóle istnieć. I oczywiście symbolem jest ten dzień niesamowity, zupełnie bardzo przeze mnie przeżywany wtedy, czyli 3 maja 2006 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński, no właśnie, temu mojemu, w cudzysłowie, Andrzejowi Gwieździe i Ani Walentynowicz daje najwyższe odznaczenie państwowe. To było po prostu dla mnie coś zupełnie po prostu niesamowitego. I to jest jakby jedno. Oczywiście, może jeszcze ostatnie zdanie. Cała polityka antyrosyjska prezydenta, wskazywanie na to zagrożenie, no było po prostu... No tak, profetyczne, ale no jakby to było coś, z czym ja się no bardzo utożsamiałem. Cieszyłem się, że Polska ma takiego prezydenta i że ja mam takiego prezydenta. Teraz Smoleńsk. Ja rzeczywiście byłem przez lata niewierzącym w to, co możemy nazwać zamachem i ostatecznie przekonała mnie historia studiów nad resetem. Czyli zajrzenie do zakulisy polskiej dyplomacji i przez to w jakimś sensie dotknięcie kulis polityki rosyjskiej wobec Polski po 10 kwietnia 2010 roku. I te wszystkie szwindle, ta wymiana informacji, do tego widziałem masę rzeczy tajnych służb, niektóre niejawne, jakby to wszystko zbudowało na nowo mój obraz Smoleńska, w którym... Może najważniejsze jest to, że Rosjanie za wszelką cenę, i to w tamtym czasie dyplomaci, nie tylko dyplomaci, na to wskazywali nawet polskiemu premierowi, oddalają od siebie jakąkolwiek winę, manipulują wiedzą źródłową, nie chcą się nią po prostu dzielić, a do tego jeszcze dochodzi do... jakichś niesamowitych zupełnie wydarzeń, na przykład związanych z bezczeszczeniem zwłok. I na ten temat w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest bardzo dużo materiałów. Częściowo państwo, żeście mogli jakby tego dotknąć, zobaczyć to w filmie Reset, gdzie o tych sprawach mówiliśmy. No to są po prostu rzeczy straszne, niesamowite i to mnie przekonało, że nawet jak czytam, nawet po latach, jak czytam raporty Edmunda Klicha, to jakby nawet z tych raportów człowieka, który był akredytowanym, wskazanym przez rząd Donalda Tuska do tego, żeby nas reprezentował przy MAK-u, wynika po prostu dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, że Rosjanie tą sprawę na wszelkie sposoby zamulali. No a jak zamulali, no to znaczy, że mieli jakiś interes w tym, żeby ją zamulać, nie dzielić się tą wiedzą, wprowadzić jakby Polaków na jakieś ślepe tory, ostatecznie ich oszukać po prostu i powiedzieć, że w zasadzie już nas cała ta kwestia smoleńska nie interesuje, a wraku i tak wam nie oddamy. I myślę, że po części temu też służył z punktu widzenia rosyjskiego reset, żeby tak omisiować Polaków po prostu, że ostatecznie tą sprawę smoleńska, ta sprawa smoleńska po prostu nie będzie miała żadnej konkluzji. I tak rzeczywiście, jeśli chodzi o Rosjan, przecież jest. I trzeci wątek dotyczył Katynia. To jest bardzo ważne i to się łączy oczywiście przede wszystkim z tą pierwszą kwestią, czy z postacią prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego że jego głos protestujący przeciwko temu, żeby zdegradować mord katyński do poziomu zbrodni wojennej i przez to zrównać go z tysiącami różnych zbrodni popełnionych przez Sowietów, to jego głos wybrzmiał najmocniej. To jest 17 września 2009 roku.
Tutaj przy pomniku poległym na wschodzie prezydent RP wygłosił jedno z najpiękniejszych, najbardziej niesamowitych przemówień polemicznych wobec tego, co się wydarzyło 1 września 2009 roku na Westerplatte. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że na ten temat można by odrębne spotkanie zrobić, a pewnie i konferencję. Dlatego, że częścią polityki resetu, czy ofiarą polityki resetu stała się pamięć o Katyniu. We wszystkich absolutnie notatkach, we wszystkich agendach spotkań dwustronnych polsko-rosyjskich po roku 2007 na szczeblu najwyższym, na szczeblu wysokim i na szczeblu średnim sprawa Katynia jest punktem, jest po prostu w każdej notatce. Ta sprawa to była, można powiedzieć, jakaś oś, która stoi w gardle Rosjanom i oni za wszelką cenę wymuszali jakby na stronie polskiej rezygnację z tego, co stało się od lat 90., a tak naprawdę jeszcze w okresie emigracyjnym i studiów nad zbrodnią katyńską, oczywistością, konsensusem, czyli sprawa kwalifikacji prawnej Katynia jako ludobójstwa. Szanowni Państwo, to jest w ogóle niesamowite. Uchwała sejmowa z września 2009 roku już mówi o tym, że Katyń nie był ludobójstwem, tylko był zbrodnią wojenną. W 2005 roku, za czasów większości Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to znów wracamy do tego samego wątku. W czasach premierostwa Belki uchwała Sejmu mówi o tym, że Katyń był ludobójstwem. Za czasów większości Platforma PSL Katyń już nie jest ludobójstwem, tylko jest zbrodnią wojenną. I oczywiście ja w tamtym czasie się zastanawiałem, pamiętam w ogóle oglądałem kiedyś program Pospieszalskiego Warto Rozmawiać i to było po prostu straszne doświadczenie, bo przyszedł Andrzej Czuma i chyba szef rodzin katyńskich i tłumaczyli potomek zabitego ojca w Katyniu i bohater, autentyczny bohater walki z komunizmem, nie mający się, że tak powiem, nie bojący się nawet po prostu akcji bezpośrednich przeciwko komunistom Andrzej Czuma, tłumaczyli, że w Katyniu nie doszło do ludobójstwa. To było ważne, bo Czuma był wtedy ministrem sprawiedliwości. I to było dla mnie niesamowite. I teraz zajrzenie do tych archiwów uzmysłowiło mi, jaka jest w ogóle gra, jaka się gra toczyła wokół Katynia, żeby polska strona zrezygnowała z Katynia jako właśnie tej kwalifikacji ludobójstwa. Otóż Rosjanie bali się tego, że nawet indywidualnie rodziny katyńskie będą składały skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i że Rosja zostanie oskarżona jako dziedzic Związku Sowieckiego o to, że chroni po pierwsze funkcjonariuszy, którzy dokonali tej zbrodni, chroni przed wyjawieniem archiwalia dotyczące tej zbrodni i nie chce zadośćuczynić rodzinom ofiar zamordowanych w Katyniu. I ktoś by pomyślał sobie teraz z Państwa, no to normalny rosyjski punkt widzenia, tylko że ten punkt widzenia stał się punktem widzenia polskiego MSZ-u. I jak trzy rodziny złożyły skargę, jeśli się teraz nie mylę, w 2011 roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na Rosję, to w MSZ-cie Radosława Sikorskiego był alarm. Napisał notatkę, żądał spotkania z Donaldem Tuskiem na ten temat. Trzeba było coś zrobić, żeby powstrzymać po prostu te rodziny. A z drugiej strony, że tak powiem, atak z Moskwy. Co wy tam robicie? Po prostu tutaj jest... musimy powstrzymać te skargi. I oczywiście prezydenta Lecha Kaczyńskiego już wtedy nie było, ale to było tak niesamowite, że on, że tak powiem, tą przyszłość przejrzał i bronił tego, no co jest prawdą historyczną, że Katyń przez swoją całą specyfikę, technologię zbrodni, planowanie, selekcję zamordowanych był po prostu przemyślaną operacją ludobójczą. I to zostało, ktoś by powiedział, no tam polityka resetu, to jakieś błędy, cały świat, Zachód, Ameryka, Obamy.
Tylko że to są takie konkrety, których nikt na Zachodzie nie realizował w takim stopniu, jak polska dyplomacja w tamtym czasie, tak? Żeby poświęcić sprawę Katynia. I jeszcze ostatni wątek, przepraszam, że tak długo o tym mówię, ale on jest zupełnie, zupełnie kluczowy. Wiecie państwo, ja to często powtarzam, ale to też warto jeszcze raz podkreślić. No każdy naród ma jakiś punkt odniesienia, jakąś po prostu tożsamość zbudowaną na fundamentalnych zupełnie, może nawet kilku tylko, sprawach, historiach, wydarzeniach. Coś, co jest, można powiedzieć, częścią naszego tożsamościowego DNA. I Katyń dla każdego Polaka czymś takim po prostu jest. I teraz wprowadzenie tego Katynia na tą agendę tych dobro, nawet nie dobro sąsiedzkich, przyjacielskich relacji z Federacją Rosyjską pod roku 2007, to jest naprawdę dyplomatyczno-polityczna po prostu zbrodnia. Dyskutowanie w ogóle o tym. Oczywiście jak państwo wrócicie, tam wygooglujecie Rotfelda, znajdziecie jakiś artykuł. Warto było, bo dostaliśmy 160 tomów akt. Ale jakich akt dostać? To są wartościowe rzeczy, ja to wszystko widziałem. Ale to nie są kluczowe materiały, które Rosjanie mają na temat zbrodni katyńskiej. To długo by o tym mówić. Nikita Pietrow, który opublikował na przykład część materiałów, o które polska strona zawsze występowała, czyli informacje o tych, którzy dokonali tych zbrodni, no to wiecie państwo, co się stało z memoriałem. Wszystko jest rozpędzone jako szpiegostwo zachodnie. Nie istnieje po prostu. Jak się Kaczyński zwracał po 10 kwietnia do dobrych Rosjan, to do takich jak Pietrow. Oni po prostu tam dzisiaj nie mają prawa życia, prawa istnienia, prawa działania. Tak? I między innymi właśnie o tego typu materiały chodziło. I teraz ostatnie zdanie. Jak zostałem szefem, za chwilę przestanę nim być, odchodzę z Ministerstwa Obrony Narodowej, jak zostałem szefem jeszcze wtedy Centralnego Archiwum Wojskowego, to pamiętam jak dziś w takim śmiesznym gabinecie, taki w szafie taki był worek foliowy, przeźroczysty, z dyskami i kartka była. Materiały katyńskie otrzymane w Moskwie w czasie wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego. To w tej szafie tam leżało. To wielki owoc resetu po prostu leżał tam w tej szafie. Nikt się tym w ogóle nie interesował. To chyba niezewidencjonowane w ogóle było. No w każdym razie to podniosłem. Zgraliśmy to, uporządkowaliśmy, przekazałem to do Instytutu Pamięci Narodowej i to jest właśnie to są te skany tych 160 chyba 5 tomów. Jak mówię, no ciekawe, bo też to są materiały medyczne na temat polskich ofiar Katynia. No ale nie są to po prostu kluczowe materiały, ale nawet to oni w ten sposób potraktowali po tym, jakie otrzymali. Ktoś je po prostu zrzucił do szafy i się tym zupełnie nie interesował. Jest, proszę państwa, gorzko, ale będzie jeszcze bardziej gorzko, jeżeli chodzi o Katyń. Ja już nie będę cytował całego tutaj wpisu, tylko ograniczę się do pewnego wątku, powtórzę, ale zobaczycie państwo dlaczego. A propos resetu, i to jest tak ciekawe swoją drogą, że Rosjanom w tych resetowych umizgach z ekipą Tuska tak bardzo zależało na prawnym zdegradowaniu tej zbrodni, rozpoznaniu śledztwa prowadzonego przez IPN od 2004 roku, zero efektów, i otrzymaniu gwarancji, że polski rząd ani prezydent po śmierci Lecha Kaczyńskiego nie skieruje tej sprawy do Międzynarodowego Trybunału, a sprawa pozostanie kwestią indywidualnych skarg rodzin katyńskich skierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Państwo mieliście prawo zapomnieć o tym, ale jakiś duch dobry o tym mi przypomniał. W zeszłym roku prezydent Andrzej Duda w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, dokładnie 10 kwietnia, wygłosił orędzie. I w tym orędziu bardzo mocno, ale to bardzo mocno, zapowiedział wniesienie skargi, czy też pozwu, czy wniosku do międzynarodowych trybunałów przeciwko Rosji w sprawie rozsądzenia kwestii zbrodni katyńskiej oraz rozpocznie bardzo aktywne działania dyplomatyczne po to, żeby sprawa katyńska nie umarła, a wręcz cały czas brzmiała w środowisku, czy też w świecie międzynarodowym. Mija półtora roku od tej zapowiedzi. I co, reset cały czas działa?
A przecież prezydent Andrzej Duda odwołuje się do Lecha Kaczyńskiego, licznych jego testamentów, jego właśnie patronatu. Czuje się w ogóle wychowankiem, tak? Znaczy, co się takiego dzieje z tym? Znaczy, to jest oczywiście pytanie retoryczne, nie jesteś w stanie na to odpowiedzieć, tylko mówiłem, będzie jeszcze bardziej gorzko, tak? Mimo takich pięknych zapowiedzi w okrągłą rocznicę tej katastrofy, która dotknęła elitę państwa polskiego po II wojnie światowej największej, pustka. Po prostu pustka, tak? No jakiś ten duch tego resetu nadal nim oddychamy. A teraz do resetu i do postaci resetu, którą bardzo fajnie opisałeś, i to będzie już przedostatnie hasło nasze i przejdziemy do meritum naszego spotkania. Dobrze, jeżeli mamy skrócić, to skrócimy. Już, proszę bardzo. O resecie piszesz tak, a o głównym bohaterze resetu na następnej kartce. Reset, czyli polityka uległości wobec Rosji z lat 2007-14. Nie było to ani gra, ani strategia, ani też, jak dziś kłamią, odbicie polityki amerykańskiej Baracka Obamy, zaprzysiężony na prezydenta USA po ponad roku od zainicjowania resetu przez Donalda Tuska. To nie była także polityka głupoty. To była polityka zdrady interesów. A o głównym bohaterze, Radosławie Sikorskim, piszesz tak. I to są, że tak powiem, skróty. Sikorski Radosław. Znam osobiście, człowiek zjawisko, a zarazem człowiek tajemnica, który przez lata skutecznie skompromitował antykomunizm słowem i uczynkiem. Niezależnie od wszystkich jego zakrętów, prawdziwych zachowań i polityki resetu z Rosją, które w latach 2007-14 stał się twarzą, trudno wymazać mi z pamięci jego pomysł ukrycia prawdy o Wałęsie. On, wiceminister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, w książce zatytułowanej Strefa dekomunizowana, w kontekście uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 napisał: jeśli minister spraw wewnętrznych dostaje materiały, że polski bohater, przywódca Solidarności, żywa legenda i demokratycznie wybrana głowa państwa miał jakiś epizod współpracy, to jego psim obowiązkiem jest wziąć to na swoje sumienie i zamknąć te papiery głęboko w szafie, żeby chronić autorytet urzędu prezydenta. Nie jest to może taka ważna postać jak Lech Kaczyński. To tak dla państwa, kiedy likwidowaliśmy ze Sławkiem Wojskowe Służby Informacyjne, to w miarę mieliśmy z nim, z Radosławem Sikorskim jako ministrem obrony narodowej, dosyć częsty miarę kontakt. No i to, co nas, pamiętam, wtedy uderzyło, to jakaś nieprawdopodobna, wręcz taka intuicyjna chęć obrony likwidowanej formacji służb specjalnej, którą, jak słusznie Sławek w jednej z książce nazwał, długie ramię Moskwy. To są jakieś tajemnice, moim zdaniem, byłego i przyszłego ministra spraw zagranicznych. Kto wie, czy może w najbliższym czasie nie zostaną ujawnione. I ostatnie dwa hasła odnoszące się do Ludowego Wojska Polskiego. LWP, czyli Ludowe Wojsko Polskie lub precyzyjnie Siły Zbrojne PRL, sowieckie ciało obce służące do zniewolenia Polski, udające polską armię. Najbardziej zakłamany segment aparatu przemocy PRL, a jednocześnie najbardziej sprawdzony pas transmisyjny sowieckiego panowania nad Polską z konsekwencjami trwającymi aż do teraz. W swojej książce jest kilka, moim zdaniem, przełomowych artykułów twoich. Pierwszy, który jest w tej książce, gdzie enumeratywnie wylicza 9 punktów, dlaczego to jest nie polskie wojsko, tylko sowieckie. To dla państwa do przeczytania. Ja bym chętnie się popastwił nad tym niepolskim wojskiem, analizując mapę tutaj załączoną w planu zaczepnego frontu nadmorskiego, dobrze pamiętam, wskazującego de facto przy rozpoczęciu III wojny światowej na nieistnienie narodu polskiego. Zresztą tutaj poświęciliśmy bardzo fajne spotkanie, kiedy po raz pierwszy zostały te mapy
zaprezentowania opinii publicznej, ale chciałbym, żebyś rozwinął te konsekwencje trwające aż do teraz tego nie polskiego wojska, którego tak ładnie tutaj i prawdziwie zdefiniowałeś. O czym myślałeś? O czym możesz powiedzieć, może powiedzieć? A może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. W Instytucie Pamięci Narodowej w ostatnim chyba miesiącu, pewnie tego nie wiesz, powstał taki bardzo ciekawy materiał audytowy na temat przeglądu tak zwanych Izb Pamięci w Wojsku Polskim w roku 2023. No i to jest kult Świerczewskich, Berlingów, Jaruzelskich. Po prostu ministrowie obrony narodowej nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak to funkcjonuje na takim niskim czy średnim nawet poziomie w jednostkach, które mają swoje właśnie jakieś takie miejsca, no Izby Pamięci, to się tak nazywa. No i masę całą też na terenie jednostek, bo poza Izbami Pamięci są jeszcze takie, ta symbolika po prostu tych krzyży grunwaldzkich, tam orłów pierwszej dywizji kościuszkowskiej, haseł niezeskrobanych. Tego jest naprawdę bardzo dużo. To ja widziałem w wielu jednostkach będąc relikty po prostu przeszłości, ale rzeczywiście te Izby Pamięci są zupełnie szokujące. Mówiłem o tym też wielokrotnie, ale pamiętam jak dziś na Klonowej jeden, jak Macierewicz się wprowadzał jako minister obrony narodowej, to żeśmy zrzucali po prostu portrety Jaruzela ze ściany. W Modlinie, w archiwum podległym Centralnemu Archiwum Wojskowemu, mieliście państwo w czytelni wszystkich ministrów obrony narodowej, tam przez Rokossowskiego, wcześniej Żymierskiego, portrety. Wszystko żeśmy zrzucali w 2016 roku. No to jest dokładnie to. A do tego wszystkiego, no to jest trochę tak, jak ty lubisz ten cytat z filmu Pasikowskiego o Kuklińskim. No, żaden tam Kościuszko, no tam ruskie mordy ukradły nasze dusze. Tak. I to jest właśnie trochę tak, że tak na zewnątrz to jest Piłsudski, tam każdy tego wąsatego Piłsudskiego sobie tam na sztandary wziął, w każdej jednostce jest jakiś kalendarz wydany przez Departament Edukacji, tam Ministerstwa Obrony Narodowej, jest Anders. To wszystko tak fajnie wygląda. Na Monte Cassino jedziemy, tam oddajemy hołd, tam sztandary, Wojsko Polskie, super, nie? Tylko że to naprawdę, tak naprawdę na takim niskim czy średnim poziomie, to mam wrażenie, że to nie działa. Albo inaczej jeszcze można powiedzieć tak. Na poziomie tym takim, powiedzmy, sztabu generalnego, no teraz jest bardzo dobry dowódca sztabu generalnego, który te wszystkie sprawy, o których tutaj mówię, rozumie. Ale tam też była taka sytuacja, że żeśmy szefów sztabu Ludowego Wojska Polskiego, jeszcze obrysy pamiętam kilka lat temu, po takich wielkich portretach w sztabie generalnym zostały. Pamiętam jak generał Sikora, zastępca szefa sztabu, mówi, no tu przyjechał kiedyś Misiewicz, i w imieniu Macierewicza kazał nam zdjąć te wszystkie portrety szefów sztabu generalnego. No to był taki, to jest taki jakby stan rzeczy i nawet on tego nie rozumiał chyba, dlaczego to tak należało zrobić w tamtym czasie. No niezwykle to wszystko smutne. No nie wiem, też takie doświadczenia wykładowcy na różnych kursach oficerskich. Też nieprawdopodobne, gdzie no na tych kursach powiedzmy majorowskich, pułkownikowskich, generalskich, no to konfrontowałem się, że tak powiem, z elitą Wojska Polskiego. Wielu z nich zostało generałami, pułkownikami Wojska Polskiego. No a ja tutaj wjeżdżałem z jakimiś wykładami o Kuklińskim, Ludowym Wojsku Polskim, nie wiem, o żołnierzach wyklętych. To paradoksalnie pamiętam największy bunt na poziomie jakichś wykładów dla kapitanów. Jeden z nich wstał i mówi, że nie może tego słuchać, że on jest w trzecim pokoleniu żołnierzem,
dziadek walczył w oddziałach KBW z bandami zbrojnymi właśnie tam u Paszki i on po prostu protestuje przeciwko temu. To znaczy, że to wojsko jest jakby stoi na takich dwóch nogach, na tym, co jest jakby symboliką tego wojska i to będzie Piłsudski właśnie z Andersem. Fajnie sobie zrobić zdjęcie z panią Andersową pod Monte Cassino jako córką generała. Kiedyś to taki paradoks. Byłem na takich wielkich uroczystościach pod Monte Cassino i pamiętam, jak generał Andrzejczak stukał tam tych zdjęć z Andersową sobie tyle, że już nie mogłem na to patrzeć. I przy stole siedzę, już nie powiem z kim. Niech zobaczcie, jak wygląda strona internetowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To była okrągła rocznica, no to tam 4-4 było Monte Cassino, to nie wiem, kiedy była tam okrągła rocznica. No, 5 lat temu. No i tam kolega podsekretarz stanu tam w jakimś ministerstwie mówi, kurde stary, co to w ogóle jest? Tam Jaruzelski na stronie Sztabu Generalnego, pamiętam, generał Użycki z lornetką tam na jakieś takie zdania niesamowite. W okresie Polski Ludowej Sztab Generalny został zmuszony do uwikłania politycznego w latach 1970, 56, 70, 81. Po prostu jedno wielkie takie fałszerstwo i w gruncie rzeczy jakaś taka apologia tego Ludowego Wojska Polskiego z Użyckim i Jaruzelem jako no w sumie ofiarami też systemu, bo to wojsko zostało uwikłane przez jakąś partię, nie wiadomo jaką, do właśnie roli interwenta w tych strasznych latach, tam powiedzmy 56 czy 70. I napisałem takiego, to była moja ostatnia deska ratunku. Kiedyś zrobiłem taki audyt tych stron internetowych różnych jednostek, wysłałem do Macierewicza, później do Błaszczaka. To nic w ogóle nie dało, no bo to gdzieś tam spłynęło niżej, a oni tam, wiecie państwo, mają jakieś, na przykład piszą w tradycji jednostek, to piszą, że mają na przykład odznaczenia typu tam sztandar tam czerwony pierwszej klasy piszą. Na stronach internetowych Wojska Polskiego dziś, nie? Albo tam się chełpią, że ich jednostka pacyfikowała w 45, 46 Podlasie i mają za to virtuti militari na przykład, za pacyfikację podziemia tam Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Podlasiu. Zrobiłem kiedyś taką analizę, no ale nic z tego nie wyszło. Ale jak napisałem na Twitterze o tym, że na stronie Sztabu Generalnego są takie zdjęcia takich bandziorów, jak Jaruzelski, że takie w ogóle zdania tam są, takie w ogóle teksty. No to słuchajcie, wróciłem do kraju razem z tym szefem sztabu, pewnie jednym samolotem i po prostu już tego nie było na tej stronie. Zadziała. Siła Twittera, siła, tak? Teraz X. Tak, siła X-a. No więc jak się już nie da inaczej, to tylko tak. Upubliczniać. Bo rzeczywiście już musimy kończyć, znaczy ze względu państwa komfort do zadawania pytań, a potem ewentualnie podpisywania książek przez naszego dzisiejszego bohatera, to tak kończąc o tym niepolskim wojsku, oj, tu miałem ten skan tego planu operacji zaczepnej frontu nadmorskiego. Widzicie państwo, jak to jest. Było i się zmyło. Który moim zdaniem, akurat ten skan to jest podpisany przez Jaruzelskiego z 70 roku. Nie ten wykradziony przez pułkownika Ryszarda Kuklińskiego ze sztabu, nad którym pracował. I przekazane Amerykanom, to jest jedno wielkie oskarżenie, tak naprawdę akt oskarżenia wobec całej tej formacji, bo ono zakładało przy tym porażeniu, zastosowaniu porażenia tak zwanego jądrowego, czyli ataku wyprzedzającego ze strony Polski PRL-u tak naprawdę na Jutlandię, kraje Beneluxu, północne Niemcy,
i tej inwazji, do którego Wojsko Polskie Ludowe było przygotowywane tak naprawdę od chyba z czasów stalinowskich, prawda? I potem modyfikowane, dostosowywane do realiów wojny określonych lat 60., 70., 80., no spotkałoby się z kontr, zresztą zgodnie z doktryną natowską, kontruderzeniem na centralną Polskę i nie tylko. Kilku tam wymienione są i przewidywane przez sztab generalny LWP miejsca. Ty policzyłeś chyba do 300, tak? Tych uderzeń, tak? W ostatecznym kontruderzeniu, jeżeli chodzi... W różnym okresie to tak. Kontruderzenie natowskie różnie wyglądało, ale tam do ponad 400 w latach 80. No, w każdym razie z Polski by została jedna wielka pustynia atomowa. Polacy przestaliby istnieć, by wyparowali albo by zginęli w wyniku popromiennej choroby, albo w wyniku głodu, bo nie mielibyśmy co siać, czym siać, czy co zbierać. Generalnie pod tym się podpisali wszyscy najważniejsi oficerowie, włącznie z Jaruzelskim i sztabem generalnym. Nigdy to się nie spotkało nawet dla Puchały, który żył przecież jeszcze. Żyje, tak? Z jakimś postępowaniem śledztwa. No, bywał u prezydenta Bronisława Komorowskiego bardzo często. Zdjęcia mi tam jakiś patriota z kancelarii kiedyś wysyłał jeszcze w czasach prezydentury. Bo co chcę powiedzieć już jakby przekazując państwu pytania do naszego gościa, że nikt z nich, żyjący, nieżyjący, wyżsi, niżsi oficerowie, którzy to poznali, bo to już nie jest wiedza jakaś tajemna, to jest wiedza ogólnodostępna. Możecie państwo zobaczyć te mapy i te dokumenty na stronach internetowych jako Digi, zobaczyć nasze spotkanie sprzed paru lat, dwóch lat chyba, pamiętam, temu poświęcone. Generalnie artykuły, które tutaj są o tym, Sławka, nikt z nich nigdy się nie, przynajmniej ja nie znam publicznej osoby, która by publicznie się do tego ustosunkowała. Czyli kogoś, kto całe życie, nie wiem, 30-40 lat nosił mundur PRL-owski, wojskowy, który gdzieś w formacji czy liniowej, czy sztabowej funkcjonował i się do tego odniósł, tak? I to nie jest tylko ten problem, o który ty mówisz, odwoływania się do fałszywej czerwonej symboliki. Pewnie gdyby zrobić badania wśród kadry oficerskiej, czy Kukliński był zdrajcą, czy bohaterem, mogły być zaskakujące in minus wyniki. No ale ten akt oskarżenia moim zdaniem jest najmocniejszy. Znaczy to uczestniczenie w machinie, która miała z definicji skazać naród polski na niebyt, jest no po prostu czymś i milczenie wokół tego, no jest czymś niebywałym. To nie jest tylko kwestia nieprzepracowania tych elementów, o których ty mówiłeś, że na poziomie dywizji, brygady, tych, że tak powiem, sali pamięci kultywuje się zdrajców i zbrodniarzy, tak, komunistycznych. Dobrze, proszę Państwa. Ja tylko w tym kontekście, to tylko dwa przykłady. Kiedyś wyszedłem z inicjatywą pisemną jako dyrektor WBH, żeby na Akademii Sztuki Wojennej odsłonić tablicę poświęconą Kuklińskiemu. Senat odrzucił. I druga inicjatywa, no jestem współzałożycielem Instytutu Historii Wojskowości Akademii Sztuki Wojennej i chciałem, żeby ten instytut miał patrona, pułkownika Kuklińskiego. Nie dało się. Zakaz. Także portret chciałem powiesić, zakaz. Więc tak wygląda sytuacja. Zresztą to zabawne, bo Kukliński był wymieniony na takiej tablicy jeszcze w roku 81 prymusów Akademii Obrony Narodowej. Jego po ucieczce w listopadzie 81 roku tam zeskrobali z tej tablicy. To próbowałem też, żeby wrócił na tą tablicę. Też się nie udało. No to jest najlepsza odpowiedź na to, o czym ty mówiłeś. Dobrze, to chyba oddamy państwu głos. Tak, jeszcze raz dziękuję. W takim razie przechodzimy do fazy pytań. Pan naczelnik będzie pilnował bardzo, że tak powiem, reżimu. Proszę się przedstawiać i proszę nie składać, błagam, oświadczeń, tylko zadawać konkretne pytanie naszemu bohaterowi. Tak, tak, tej książki i tych spraw poruszanych. Dziękuję.
Dzień dobry, Wojciech Łacki, Kasper z tej strony. Ja chciałem zadać kilka pytań w imieniu osób, które nie miały okazji przybyć i też w pierwszej chwili podziękować i pogratulować znakomitego filmu dokumentalnego Reset. Pierwsze pytanie odnośnie ostatnich wydarzeń. Chciałem zapytać, dlaczego komisja badająca rosyjskie wpływy powstała tak późno, skoro bo wiadomo, że Tusk jest rusofilem? No bo gdyby powstała wcześniej ta komisja, no to nie dość, że zamiast cząstkowego raportu byłby raport sporządzony całkowicie, to też opinia publiczna miałaby okazję zapoznać się z tym raportem i być może byłaby tutaj okazja do kampanii wyborczej. To jest pierwsze z czterech pytań. Dziękuję. Tak, dziękuję. No, proszę o reżim, proszę o zadawanie pytań dotyczące spraw książki Historia. Instytut Pamięci Narodowej nie jest miejscem na roztrząsanie czy informowanie o działalności innego organu, którego Sławek był członkiem. Dobrze? Dobrze, jeśli ma pan pytanie o książki. Dzień dobry, Rusaczyk Janusz. Chcę zadać panu profesorowi pytanie, dlaczego, o subiektywną ocenę. Dlaczego według pana profesora Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpoznając trzy skargi katyńskie, te trzy skargi oddalił, pomimo że aż 17 sędziów, czyli Główna Izba EKPC, rozstrzygała w tej sprawie? Dziękuję. Nie pamiętam teraz, ale mam tą dokumentację uzasadnienia. Dostałem to stosunkowo niedawno od profesora Karskiego. Trudno mi się jakby do tego ustosunkować, ale rzeczywiście jakby ta sprawa została uznana za zupełnie przegraną. To znaczy z tego, co pamiętam, to też znam z artykułów naukowych na ten temat, Trybunał nie zgodził się co do tego, jeśli się mylę, to niech pan mnie poprawi, co do tego, że Rosja jakby uniemożliwia wyjaśnienie w ogóle tej sprawy. I między innymi to przekazywanie tych materiałów, o których tu przed chwilą mówiłem, miało świadczyć o tym, że Rosja ma jakieś dobre intencje w tej sprawie, ale nie jestem tutaj specjalistą, po prostu... Ja w ogóle myślę, że w świetle tego wyroku, czy przegranej w związku z tą skargą trzech rodzin, chyba później było nawet więcej tych skarg, to prezydent zaniechał te inicjatywy, o której ty tutaj mówiłeś. Ta sprawa wydaje się po prostu przed Trybunałem ostatecznie przegrana i pogrążona, ale proszę po prostu mnie poprawić, jeśli się mylę. To tylko tak dla wyjaśnienia, nie wiem, może tych, co nas oglądają. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, gdzie obywatel skarży państwo. Trybunał wówczas nie rozpatrywał samej zbrodni, tylko, jakby to powiedzieć, prawo do sprawiedliwego procesu, w cudzysłowie, i naruszeń ewentualnie Europejskiej Karty Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zbrodnię katyńską najprawdopodobniej może jest właściwym do rozpatrzenia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przy ONZ, który rozstrzyga spory między państwami. Najprawdopodobniej to jest właściwy natomiast trybunał. Natomiast nie ma możliwości dla obywatela zaskarżyć przez jakikolwiek trybunał międzynarodowy Rosję, Federację Rosyjską jako spadkobierczynię ZSSR, jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską, zbrodnię ludobójstwa, zbrodnię wojenną w jednym. Także to nie mylmy w każdym razie i pojęć, i jakby właściwości instytucjonalnych. Proszę bardzo, panie. Już padło. Z tego, co pamiętam, to w tej sprawie chodziło o to, że trzy rodziny katyńskie wystąpiły do Federacji Rosyjskiej z wnioskiem, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie Katynia. Rosja co prawda odmawiała i rzucała, jakby powiem w cudzysłowie, kłody pod nogi i to było takim pretekstem, ale zaczynem do tego, żeby tą skargę złożyć. Trybunał oczywiście stwierdził, że jest niewłaściwy,
władne rozstrzygnąć to, co pan właśnie powiedział, czy doszło do mordu Katyńskiego, czy też nie. I tak ta sprawa się zakończyła. Tylko chcę zwrócić uwagę na to, że główna izba, czyli aż 17 sędziów, było zaangażowanych w tą sprawę. Więc skoro Trybunał zaangażował aż 17 sędziów, to chcę jeszcze tak troszeczkę dopytać pana profesora o subiektywną ocenę. Czy być może te rosyjskie wpływy nie sięgają aż tak daleko, gdyż moim skromnym zdaniem można było tą sprawę poprowadzić inaczej w Strasburgu. Dziękuję. Można spojrzeć na to nieco inaczej. To znaczy we wszystkich tych dyskusjach polsko-rosyjskich, bym powiedział dyplomatycznych dyskusjach, sam Ławrow nawet o tym mówi, że po pierwsze nie życzy sobie polskiego śledztwa, nawet mówi o tym, że po tym, co się stało w maju 2010 roku, czyli po przekazaniu materiałów przez prezydenta Miedwiediewa pełniącemu obowiązki Komorowskiemu, śledztwo IPN-owskie powinno zostać zamknięte. Tak? I druga kwestia, Rosjanie dążyli do tego, żeby polska strona, polski MSZ zobowiązał się do tego, że w jakimś, Sikorski miał z tym problem, bo nie był władny, ale że w jakimś stopniu powstrzyma rodziny katyńskie od tego, żeby one składały skargi albo żeby nawet wycofały już po złożeniu. Nie chcę o wszystkich kulisach mówić, bo one są zupełnie niesamowite. Jest pewne drugie dno związane z tą sprawą, ale rzeczywiście to był cel rosyjski i to było czasem przedstawiane, ten rosyjski punkt widzenia, jako szkodzący Rosji, jako no, praworządnemu, jakbyśmy tego nie nazwali, państwu, które nie może, na którym nie może ciążyć dziedzictwo ludobójstwa. Oni się tego po prostu strasznie bali i często podnosili jeszcze kwestię ich pozycji w Radzie Europy. No, z jakichś przyczyn oczywiście różnych, skomplikowanych, politycznych, jakby Rosja zawsze chciała być w Radzie Europy i jakby to, co się wydarzyło oczywiście po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, no tą pozycję Rosji oczywiście zachwiało, mam nadzieję, że na długo, jeśli nie na zawsze, ale zawsze Rosjanie jakby w tych instytucjach europejskich, które, w których członkostwo i posiadanie przedstawicieli dawało taki domysł, że Rosja jest demokratycznym, praworządnym krajem. I na tym im zależało, prawda? No, są jeszcze jakby czynniki, które też były dyskutowane, ale one są jakby mniej istotne, aczkolwiek no, my Polacy jakby to dobrze zrozumiemy. Rosja nigdy nie chciała, jakby zawsze chciała walczyć z takim poglądem, że Związek Sowiecki dokonał jakichś zbrodni ludobójstwa. Tak, stąd jest bardzo ważnym elementem polityki historycznej Rosji rola Związku Sowieckiego w uratowaniu Żydów przed ostateczną ich likwidacją, wyzwolenie obozu w Auschwitz. Tutaj będą Rosjanie zawsze po prostu jakby tą kartą historyczną grali i nigdy nie będą chcieli doprowadzić do sytuacji, w której powstanie znak równości między zbrodniami niemieckimi, ludobójczymi, a zbrodniami sowieckimi. I tutaj ten Katyń przez swoją specyfikę jest dla nich bardzo dużym problemem. Myślę, że oni, zresztą to jest niesamowite, to w tej książce też o tym piszę, jak zbrodnia katyńska jako zbrodnia niemiecka była kwalifikowana przez Sowietów i przez Ludowe Wojsko Polskie jako ludobójstwo. Z chwilą, kiedy Gorbaczow powiedział, że to zrobili Sowieci, Katyń przestaje być zbrodnią ludobójstwa, bo jest zbrodnią sowiecką. A Federacja Rosyjska po 1991 roku jest dziedzicem prawnym Związku Sowieckiego, więc nie może doprowadzić do sytuacji, w której Katyń będzie po prostu miał taką kwalifikację prawną.
Dobry wieczór, Paweł Zych. Ja w nawiązaniu może tak troszkę do faktu, że w pana pracach wszędzie przejawia się, wydaje mi się, że dobrze to odczytuję, troska o Kościół. I też w tym ostatnim tomie jest pięknie opisana, pięknie zacytowana Matka Kościół. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Być może dlatego, że dzisiaj w tą uroczystość niepokalanego poczęcia się spotykamy. Czy, i tu zwracam się do obydwu panów, ponieważ jestem też pokoleniem księdza Blachińskiego, Łazowiczem. Czy nie warto by było pewną białą plamę, która nam wszystkim ciąży tutaj jako katolikom w Polsce, zapełnić treściami pozytywnymi związanymi z kapłanami, tymi wdzielnymi kapłanami, którzy w tym okresie i wcześniejszym i tym bezpośrednio przed zmianą w 89 roku, no dawali z siebie rzeczywiście wszystko i często ponosili również tą najwyższą cenę tej swojej działalności. Ja mam przykład z naszej archidiecezji. Mamy księdza doktora Janusza Nowskiego, sekretarza kurii, który zginął w Alpach, był pewnym kandydatem na biskupa. Również kilku innych kapłanów, którzy w sile wieku, w 35-50 latach, gdzieś przenoszeni, nagle zgubili się w tych meandrach historii, bo wszyscy zapomnieliśmy o tym, że to był 88 rok. Oni już dawno, prawda, spoczywają spokojnie na cmentarzu, pamiętają o nich tylko rodziny. A, że tak się wyrażę, utytułowani TW chowają kolejnych utytułowanych TW w blasku, prawda, wszelkich możliwych świateł. No, może byśmy jako ci, którzy czerpali z ich duchowości, z ich mocy, siły, w ten sposób no się jakoś odwdzięczyli. Powiem więcej, ta historia żyje, ponieważ to wszystko, co widzimy, co się dzieje teraz aktualnie, w stosunku do Kościoła katolickiego, również w Polsce, prawda? Wynika też z tego, że zapomniano o tym wielkim dobru, które się dokonało przez tamtych kapłanów. Bardzo liczę na panów, na duet, może taka pozycja, prawda, w dwójkę. Wiem, że to nie jest, no ale tak jak mówię, mamy dzisiaj taki moment, że być może taki dzień, że warto by było na tym się zastanowić, żeby tą białą plamę wobec tej wiedzy, którą wszyscy posiadamy i wydaje mi się, że skoro mamy kilku, przynajmniej kilku kapłanów w archidiecezji krakowskiej, to w każdym miejscu na mapie Polski tacy się również znajdą. To jest taki apel, przepraszam, że nie tylko pytanie. Ja tylko mogę powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej akurat dla tej sprawy robi bardzo dużo. Jest nawet już chyba kilkutomowa edycja, chyba trzeci już wychodzi, albo już wyszedł, edycja tomów poświęconych księżom niezłomnym. Jest wiele po prostu prac na ten temat o wielkich kapłanach, biskupach. No, tych publikacji akurat na temat Kościoła w Instytucie Pamięci Narodowej jest bardzo dużo. No, być może należałoby jeszcze coś takiego napisać, o czym pan mówi, ale no nie wiem, ja się troszeczkę tym zajmuję, ale trochę z innej perspektywy, pewnie bardziej krytycznej i dotyczącej jakby spraw powszechnych w Kościele katolickim, nie w Polsce, chociaż oczywiście też. No nie wiem, może Piotr. Ostatnio ukazała się książka, nie wiem, czy ona jest dzisiaj w sprzedaży, czy nie, generała Kowalskiego na temat kulis zabójstwa księdza Blachnickiego, więc no, kto chce, to się tym zajmuje i tych książek wartościowych na ten temat jest bardzo dużo, tak mi się wydaje. Akurat to nie jest jakaś biała plama, jakaś przestrzeń, gdzie jest, no pewnie jest dużo do zrobienia, może tak, ale jeszcze, ale to nie jest tak, że się nic jakby w tej sprawie nie robi. Trzeba do mikrofonu. Kwestii uzupełnienia, szczególnie chodziłoby o tych księży, których odejście z tego świata jest w jakiś sposób dyskusyjne. Kontekst ich odejścia. Tak, to też jest taka iluzja, że tych materiałów na temat, przepraszam, tak
powiem po prostu kolokwialnie jak SBC, mokrej roboty, że tego jest bardzo dużo i to jest nieopisane, wystarczy sięgnąć i opisać. No nie jest tak. Jest, na pewno jest do opisania trochę na nowo, trochę tytułem uzupełnienia, chociaż wyszedł trzeci tom niesamowity o księdzu Jerzym w dokumentach wywiadu PRL. Świetny przykład przestępczej działalności Departamentu Pierwszego. Dokładnie tego, o którym mówiłem, że w Lizbonie załatwił sobie w rozmowach z pułkownikiem Palewiczem z CIA nietykalność. Jest na pewno sporo do uzupełnienia w sprawie księdza Jerzego. To są niesamowite też rzeczy sięgające aż roku 89 i tego, jak ta sprawa była cały czas monitorowana do ostatnich chwil praktycznie bytności Kiszczaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czyli do lipca 90 roku. To są rzeczy po prostu do uzupełnienia, ale to nie jest tak, że można zacząć w poniedziałek studia nad kulisami zabójstwa księdza Niedzielaka i wyjdzie z tego jakiś potężny tom. Nie, to jest nieprzypadkowo bardzo dużo tych zbrodni, czy wiele tych zbrodni zostało zrealizowanych, można powiedzieć, w takiej pauzie operacyjnej czy sytuacyjnej, w jakiej się znalazła Służba Bezpieczeństwa w roku 89, czyli przejścia jakby, znaczy rozpoczęcia transformacji, niszczenia dokumentów, pewnej reorganizacji resortu. Myślę, że szereg z tych zbrodni nie było w ogóle na papierze planowanych, opisanych, zadaniowanych. I sekcja D Departamentu IV, czyli po prostu komando zabójców i prowokatorów, zrealizowało to, jak to się mówi, po prostu na gębę. I materiałów na ten temat nie będzie. Zresztą pamiętam teraz, przypomniałem sobie artykuł o księdzu Niedzielaku, co jest w Instytucie Pamięci Narodowej. No to są jakieś rzeczy o małym znaczeniu stosunkowo jakby. Na pewno nie takim, które by dowiodło, że Służba Bezpieczeństwa wydała rozkaz i zabiła księdza. Tym bardziej jak się udało, to jest niesamowite, że udało się potwierdzić, że ksiądz Blachnicki jest zamordowany, ale przecież nie na zasadzie, że znaleziono dokumenty na ten temat, tylko po prostu badaniami czysto, że tak powiem, kryminalistycznymi, związanymi z ekshumacją, badaniem szczątków, jakichś izotopów, trucizny znalezionych w ciele, w szczątkach doczesnych księdza Blachnickiego. Jarosław Pieczonka, panie profesorze, jestem z Gdańska. Chciałem się zapytać pana profesora odnośnie tego wybuchu gazu w Gdańsku. Czy pan profesor natknął się na jakieś dokumenty operacyjne policji, policjantów policji, którzy uczestniczyli w odgruzowywaniu tego miejsca, tego wybuchu, bo ja akurat uczestniczyłem w odgruzowywaniu tego miejsca. Czy pan profesor natknął się na jakieś dokumenty sporządzane przez policjantów, czy ludzi ze służb odnośnie tego zdarzenia? Dziękuję. To tak jakby pan był w zmowie z Piotrem, bo ja wystąpiłem o materiały dotyczące tej sprawy, no i natrafiłem na mur. To jest jedna z tych historii jeszcze z roku 2016. Jak ja w ogóle trafiłem na fantastyczny materiał dotyczący tej sprawy i skąd ja na twardo mogę dzisiaj powiedzieć, że Urząd Ochrony Państwa wszedł do mieszkania Chodysza w momencie, kiedy dom zawalił się już o 2 piętra w dół. Tak? Stąd, że dotarłem do materiałów, ostatecznie doprowadziłem do ich przekazania z prokuratury w Gdańsku do Instytutu Pamięci Narodowej. To jest chyba 20 ponad tomów akt. On chyba skończył jako majora Grzegorowskiego, byłego SBK, tak, byłego SBK z biura B, który zajmował się obserwacją Lecha Wałęsy przed rokiem 89, a później stał się jego w zasadzie ochroniarzem, bliskim współpracownikiem.
o zgrozo, po prostu brałem przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego jeszcze chyba w 2017 czy 2018, był w redakcji czy w radzie tego przeglądu w MOW-ie wydawanego przez ABW. Nie, to w ogóle są okropne historie, proszę mnie w ogóle o to nie pytać. W każdym razie w tych aktach dotyczących Grzegorowskiego, przypomnę tylko Państwu, kto nie kojarzy, to jest wiedza specjalistyczna. W książce SBA Lech Wałęsa z Gontarczykiem opisujemy historię Grzegorowskiego jako tego, który w miejsce Chodysza został wprowadzony do Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku. No i powiem delikatnie, jakby był zamieszany według prokuratury w brakowanie materiałów, czy poszukiwanie materiałów obciążających Lecha Wałęsę z uwagi na tą przeszłość agenturalną. Ta sprawa się niczym nie skończyła, ale materiał jest kapitalny, jak mówię, po prostu bardzo obszerny i on w pewnym momencie, będąc, że tak powiem, pod tym oskarżeniem prokuratorskim, napisał o tym, że Chodysz miał w mieszkaniu kopię akt dotyczących tajnego współpracownika Bolek. I opisuje, że grupa operacyjna powstała, zalegendowana chyba jako policyjna, ale była z UOP-u i weszła do mieszkania Adama Chodysza. To jest nie w transformacji, tylko w agenturze jest. Ja publikuję nawet te dokumenty w formie fotokopii. Bo jak ja to ogłosiłem kiedyś na Facebooku, to tam się Onet, Wyborcza wszyscy rzucili, że ja tam wymyśliłem jakąś historię o UOP-ie, który wysadził budynek. Natomiast odpowiadając wprost na pana pytanie, poza tym materiałem i dwoma wersjami ekspertyzy Straży Pożarnej, sprzecznymi trochę ze sobą, to niczego innego nie widziałem. Tylko jakieś rozmowy prowadziłem z policjantami. Jeden oficer Urzędu Ochrony Państwa coś mi opowiadał, ale to tylko to. No bo jak ja byłem tam jako policjant i brałem udział w odgruzowywaniu, to każdego dnia sporządzaliśmy notatki służbowe. I myślałem, że do tego materiałów. I to było na pewno ciekawe notatki służbowe. Widziałem śledztwo, teraz sobie przypomniałem, że widziałem śledztwo, dość przerażające zdjęcia tam zresztą zobaczyłem. Widziałem śledztwo prokuratury w Gdańsku, dotyczące tego wybuchu gazu na ulicy Wojska Polskiego i tam znalazłem niesamowity dokument. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 80 skądś się dowiedziała o tym, że UOP wjechał wtedy do mieszkania Chodysza i że znaleziono akta Bolka, kopię. I napisali do prokuratora list w tej sprawie. I była adnotacja, pamiętam, zrobiłem zdjęcia, żeby nie podejmować w ogóle dyskusji, nie odpowiadać na pismo. Może to warto powiedzieć, ja to już napisałem w książce, jesteśmy w Instytucie Pamięci Narodowej, to jest niesamowita historia. Osobą, która prowadziła to śledztwo, jest prokurator Maciej Szulc z Instytutu Pamięci Narodowej. Później ten sam prokurator, który zawalił całkowicie i prowadził sprawę wejścia do mieszkania majora Jerzego Frączkowskiego w marcu 91 roku. I w zasadzie przez nie wiem co spowodował oddanie materiałów zabezpieczonych w mieszkaniu Frączkowskiego. Przypomnę, to było 2,5 tysiąca stron mikrofilmów, z czego ponad 1000 dotyczyło Lecha Wałęsy. One zostały po prostu zabezpieczone w tym mieszkaniu, ale je UOP zabrał prokuratorowi i przywiózł tutaj i ich nie ma. I ostatnie pytanie poprosimy. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o księdza Niedzielaka, to jest bardzo stosunkowo obszerne zeznanie, oświadczenie Jana Olszewskiego w książce Ewy Polak-Połkiewicz Prosto w oczy, gdzie on pisze, on chyba był wtedy też oskarżycielem posiłkowym, tak jak przy tych kilku innych zabójstwach księży,
jak to wyglądało. Tam w ogóle nie chodziło o SB, tylko tam on wyraźnie sugeruje, że były to służby rosyjskie i była to ekipa kobiet, ponieważ zostały rękawiczki o bardzo małych rozmiarach. Tam sporo przytacza. No może to jest mało znane, ale to jest jednak jego, ona może nawet ma nagrania tego. Prawda? I ja jeszcze chciałam zapytać o taką sprawę. Bodajże w 2001-2002 roku Grzegorz Braun, który wtedy był reżyserem filmowym, nakręcił bardzo ciekawy film Plusy ujemne, plusy dodatnie, czy jakoś tak, o właśnie agenturalnej pracy Wałęsy w 70 roku. Ja ten film pokazał Antoni Macierewicz u siebie tam na Rogu Chorzej w tym lokalu. To było gdzieś w końcu czerwca tego roku, tylko nie pamiętam dokładnie, czy pierwszy, czy drugi. Raczej już wtedy to był rząd SLD-owski, a nie... bo to już było w atmosferze takiej konspiracji trochę. Na tym filmie, nie pamiętam imienia, chyba Henryk Lenarczyk opowiada o... Lenarciak, przepraszam. Lenarciak opowiada o roli Wałęsy w stoczni i ja wtedy wyjeżdżam na Kaszuby i dwa tygodnie później w dzienniku Wybrzeża, czy w Fakcie, czy w czymś takim lokalnym jakimś dodatku czytam nekrologii Henryka Lenarciaka, którego potrącił tramwaj na skrzyżowaniu. Chciałabym zapytać, czy coś byłoby tutaj do dorzucenia w tej sprawie. Bo to jakby też świadczyło, to już było 10 lat, 12 po tych wszystkich historiach z Olszewskim, kiedy, znaczy z obalaniem rządu i kiedy Wałęsa się trochę przyznał, prawda, potem wycofał ten papowski, prawda, 4 czerwca komunikat. Więc i 9 lat później, czy 10, ginie jego kolega, który to składa takie oświadczenie. No dobrze znałem pana Henryka Lenarciaka. Te sceny, kiedy mu pokazuję materiały, które znalazłem w Instytucie Pamięci Narodowej, no nie zapomnę tego do końca życia, w mieszkaniu Krzycha Wyszkowskiego. Był tym po prostu wszystkim tak przybity i wstrząśnięty, dlatego że był ostatnim Mohikaninem broniącym Wałęsy do końca. Gdyby zobaczył, jak teczka pracy Wałęsy jest wytapetowana jego nazwiskiem, już mówię o materiałach znalezionych u Kiszczaka, to myślę, byłby jeszcze bardziej wstrząśnięty, ale wtedy już był wstrząśnięty. On tam mówi u Brauna w filmie takie wypowiada niesamowite zdanie. Wałęsa wrócił do swoich. Po prostu wstrząsające zupełnie. Jak ktoś znał Henryka Lenarciaka, to wie, ile kosztowało jego powiedzenie tak radykalnego zdania. Wypowiedzenie takiego zdania. Co do tego wypadku nigdy nie było wątpliwości. On szedł podobno zamyślony na Przymorzu. Tam, gdzie mieszkał, to był budowniczy tego okrąglaka kościoła właśnie na Gdańskim Przymorzu. No, legendarna postać, piękny człowiek, po prostu wspaniały. No nic więcej tutaj powiedzieć nie mogę. Tak, raczej no wydaje się, że tak, no jakby nie ma żadnych... To tak, jeszcze... no bo to było krótko stosunkowo po tym filmie. Ostatnie pytanie i przejdziemy po zakończeniu spotkania do tej możliwości uzyskania podpisu przez bohatera naszego spotkania. Czy jeszcze ktoś, tak, jeszcze ktoś się zgłaszał? O, Michał Mirecki, Grupy Opory Solidarne. Witam, Michał Mirecki. Chciałbym zapytać pana profesora o taką rzecz, bo jak wiemy, w Polsce jest przynajmniej jedna osoba, która pana nienawidzi, to jest, domyślam się, Lech Wałęsa. Duża część natomiast pana zna i odczuwa moim zdaniem pewien respekt wobec pańskiej pracy, to znaczy oni nie chcieliby też, żeby to wszystko było, żeby te rzeczy były ujawnione. Nie chcieliby na pewno, żeby pan z sukcesem mógł dalej swoją pracę kontynuować, ale podejrzewam, że istnieje w wielu tych oczach, w oczach tych ludzi respekt pewien przed panem, nawet jeśli pana nie chcą. To takie pytanie dość ogólne, nie wiem, czy pana... Nie rozumie pan bardzo.
No, tak, to dobrze. Ja myślę, że jest coś takiego, że osoby, które na przykład w tej chwili ignorują pracę związaną z serialem Reset, albo po prostu twierdzą, że tego nie widziały, albo politycy, którzy przechodzą koło tego do porządku dziennego, muszą odczuwać, że to obiektywnie w rzeczywistości wygląda troszkę inaczej z punktu widzenia całego społeczeństwa myślącego o tych sprawach. Więc jestem ciekaw, czy pan dostrzega w oczach czasami swoich adwersarzy, polityków czy dziennikarzy, odrobinę jednak szacunku? Piotr, mogę odpowiedzieć na takie pytanie? Jeżeli potrafisz, bardzo proszę. Już nie będę teraz o nazwiskach mówił, bo niektórzy z nich zostaną bardzo wysokimi urzędnikami, ministrami w rządzie pewnie w poniedziałek, ale jest paru w tym rządzie, tych pierwszoplanowych nawet postaci, z którymi przy różnych okazjach miałem, nawet mam kontakt, więc mogę tylko ogólnie potwierdzić. Ktoś z Państwa, kto czyta Twitter, to na przykład wie, że Krzysztof Gawkowski z Lewicy to jest kolega po prostu Krzychu, po prostu zostanie za chwilę wicepremierem. To są takie paradoksy, no po prostu znam część tych osób czy z kręgu PSL-u i czasem po prostu jakieś SMS-y tam do mnie docierają i były SMS-y dotyczące Resetu też. To nie jest tak, że jest jakaś masa 2 milionów ludzi bezimiennych, która ogląda Reset i wśród nich nie ma nikogo, że tak powiem, z tamtej strony. Nie, to wszystko było oglądane, analizowane i jedni nienawidzą, rzeczywiście, tak jak pan powiedział. Inni pewnie cenią za to, że zostały niektóre rzeczy odnalezione, ale nie do końca lubią o tym mówić, czy nie są zadowolone z tego, że zostały odnalezione i pokazane. No a jeszcze inni, nie wiem, pewnie skróciliby mnie o głowę. No, tak to jest, no ale to nie jest jakiś jednorodny pewnie układ. To jest trochę tak jak z książką o Wałęsie. No jak ja bym Państwu opowiadał o swoich rozmowach kiedyś gdzieś tam w kuluarach, nie wiem, ze Schetyną, świętej pamięci Pawłem Adamowiczem, Markiem Biernackim, no to jest też kolega. Jeszcze demonstrowanie tego w obecności innych posłów Platformy Obywatelskiej, że oni są ze mną w czasie, kiedy no, ja wylatywałem czy odchodziłem z Instytutu Pamięci Narodowej w związku z tą książką. No tak jest, chociaż teraz mi się wydaje, że radykalizacja jakby poszła już tak daleko, że trudno o takich sytuacjach mówić, no ale się zdarzają. No i jakby pan mnie zapytał na przykład, czy wszyscy z tej nowej koalicji podniosą rękę za likwidacją IPN-u, kiedy będą mieli taką możliwość, to zdecydowanie odpowiem, że nie. I że nie zbiorą w większości, moim zdaniem. Także... To jest jakoś optymistyczne. Dobrze pan tutaj zapytał. Tak jest. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję serdecznie Sławkowi za tą obecność. I też dziękuję za, czy można, bo już tak powiedział, że opuszcza WBH, więc z dniem poniedziałkowym, zdaje się. Jakby tak. To nie zabrzmiało, to ja się trochę cieszę, no już jest nowy etap, niech już inni, że tak powiem, to przejmą. To po pierwsze, tak, ale podziękować za tą dobrą robotę, którą wykonałeś i za to, że też dopuściłeś moją skromną osobę chociażby do ściągnięcia doczesnych szczątków naszych bohaterów, to jest Reichmana i Matuszewskiego, do Polski. Już nie będę wyliczał sukcesów, które odniosłeś i co zostawiasz po sobie, ale mówiąc to, Sławku, że teraz będziesz miał więcej czasu, to ja mam nadzieję, że wreszcie znajdziesz czas na dokończenie książki o Fozie, na którą tą książkę ja osobiście czekam już od wielu lat. Tak, to ja mogę obiecać, że tak będzie. Mogę w ogóle Państwu obiecać, że czas podzielę między pisanie książek i chodzeniem do prokuratury. No chyba, że będzie taka pauza wydobywcza, na jakiś czas po prostu zniknę, ale przecież prędzej czy później wyjdę. No bo w gruncie rzeczy trzeba wierzyć w to, że rozliczą, ale pojednają, więc po prostu kiedyś się na pewno spotkamy. No, dziękuję bardzo. To brawa dla naszego gościa.
Dziękuję Państwu za przybycie. Teraz jest czas na podpisywanie książki przez naszego bohatera. No to może tam, gdzie Ci będzie wygodniej. A ja Państwa zapraszam na styczniowe spotkanie. No widzę, że strasznie tam Panowie jesteście niecierpliwi. Oczywiście datę, temat Państwo odnajdziecie albo my Was poinformujecie na social mediach Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę je obserwować i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.